Witam wszystkich i każdego z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam na dzisiejszą transmisję. Dzień 30 czerwca 2022. I tak, dajcie mi chwilę. Najpierw zobaczę, zrobię szybki checklist, czy wszystko działa, czy wszystko gra. Na to chwilę zajmuje, więc w międzyczasie... O, piece przetopiły, więc świetnie. Więc w międzyczasie opróżnię piece. No tu w ogóle lawa się kończy. I się połączymy z resztą ekipki, która już czeka, już jest. Więc będzie chwilowy freeze i mam nadzieję, że tylko tyle, że nic więcej. Zaraz to ogarniemy. Tak jak mówię, chwila, moment. A, to gładki piaskowy, co jest w ogóle, już nie jest mi potrzebny. No, odpali się, czy się nie odpali? Pytanie. Odpaliło się? Czy się nie odpaliło? Chyba się odpaliło. Moment. Wszystko gra, zaraz odczajmy. Chyba jest. Chyba jest, dobra. Także może być chwilowa zwiecha. I zaraz się łączymy z ekipą. Sto ćwiczy wieży. No, już. Już jestem. Na strumyku jesteście. Przywitane jest wszystko elegancio, także przypominam o dzień dobry wszystkim. Przypominam tak, osłownictwie. Tak, pamiętamy. Można bluzgać, ale nie można mówić słów potocznie używanych, uznawanych za rasistowskie, obraźliwe i tym podobne. Tak, tatusiu, wiemy. Ostatnio się ostre afery z tym kręcą, więc tym bardziej chcę uważać. Dobra. Marcin. A w ogóle ze mną jest Agata, z tego co widziałem, weszła. Jestem, jestem. Hello. Agnieszka i Marcinek. Tak jest. Mam sztabki neterytowe, jedną właściwie. Trzeba więcej? Jedną tylko? Ojeju, no tak, cztery potrzebuję. No to ja przepalę to w piecu i zaraz będę, czekaj. Zaraz będą, bo generalnie ty, ja prze... Co? O kurwa. Lawa mi się skończyła, moment. Co się stało? Lawa mi się skończyła. Co ci się skończyło? Lawa. A, ja zrozumiałem, kawa ci się skończyła. Ciekawa, taki upał, daj spokój. Mrożona. Mrożona. Agata widzisz? Mi zrobiła smaka. Ja chyba se zrobię zaraz i wpierdolę cztery kostki lodu. No właśnie taka jest na stole. O, jest Dawidos. O, jest i Dawid, siemanko. Hema, hema. Żyje? Nie słychać cię, Dawid. Chwilowo. O, chwilowo. Zacina go coś. Teraz? O, jest. O, teraz, teraz, teraz. Głośno i wyraźnie. Idę na skargę do administratora tego serwera. Nie mam twojego kilofa, odczep się, Dawid. Ja jestem kilof. Nie, ja tak serio zaraz obczaję, bo możliwe, że faktycznie gdzieś go niechcący wziąłem, ale chyba nie. Bo nie mam czym kopać. Już. Kilof, kilof. Zaraz ci kupię kilofa. Chyba mam. A ja mu robię zbrojkę. Ja miałem mam nadzieję, że mi starczy. Specjalnie, bo on się mrugał na różne kolory. No. Dawid, ty coś mówisz? Bo cię dalej nie słychać. Chyba nie. Chyba go nie słychać. A teraz te burze, to to... No, to, 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 było, o, to było słychać. A. Trzeba to słychać. Nic nie słychać, ale kurwa było słychać, nie? Tak. Jak zwykle. Daj chwilę się podnieść, widny grzyb stary. Wiesz co, Marcin, ja ci jestem w stanie zrobić kilof z niezniszczalnością i wydajnością. Na tą chwilę. I okay. Naprawę byś żartuję, przecież, żartuję przecież tym kilofem. Ale nie, no sobie jak... kurwa mać. No, o, teraz słychać. O, było słychać. Idealnie. A teraz? No, głośno teraz słychać.
No nie, bo ja widzę, kiedy mi głos odbiera, kiedy nie. Coś z mikrofonem będziesz miał chyba. Jak pierdolne, to kurwa zaraz zaczną działać. No. Idę kupić tylko naprawę i w zasadzie będę... A ten? No. Zebrałeś tam mnie, nie? Wczoraj. Tak, na dwa wichery. Tak, masz niespodziankę w salonie. A, właśnie, no. Wszystko. Będę was ścigał i zabijał, czy cieszył się? Raczej to pierwsze. Aha, okej. Okay. Raczej to drugie, nie? Ja aktualnie łatam dziury, bo mam pełną dziurę na tej wystawie. Chcesz ziemi? Czemu on tak zdrożał? Co to kurwa jest? Co? Dawid, twój wieśniak zdrożał. Zganij, ile on chce za papier. To weź mu tam wyjeb albo coś. A, bo pewnie za dużo żeś mu sprzedawała i on nie ma co z tym robić. O, ale w momencie się duchota zrobi, jak ten wiatrak wyłączony. No. Rany boskie, no przecież. Nie uważasz? No u mnie to dwa chodzą. A w życiu, daj spokój, taka duchota, że no. Na dworze też jest duszno, tak czy siak. Jest, niestety. Dobra. Urany własny, moment. Ojej. Jeszcze jednego bym musiała zgwałcić. Dobra, mam 53 emeraldy. Nie wiem, czy to styknie. Na co chcesz to wydać? Poczekaj, na buty potrzebuję naprawę tylko nałożyć. Okej, ja robię diamentowe nogawice. Diamentowe nogawice tak samo naprawa. A na diamentowy napierśnik i hełm potrzebuję niezniszczalność i naprawę. O kurwa. To troszkę tak drogawo. Będzie jazda. Ja zaraz zrobię... A wy mnie nie musicie zbroje robić, ja sobie poradzę, spokojnie. Już jak się... Słowo się rzekło już. Teraz to nie baruć. Chciałeś, to zaraz będziesz miał całą skrzynię. Aga dzisiaj Dzień Dziecka robi, tak? Tak, wszystkim no. Dzień Dziecka robię. Jeszcze muszę Adamowi coś zrobić i Dawidowi. Ale będzie bolało? Tylko, że to jest to, że Adam z Dawidem sobie bardzo dobrze radzą w Minecrafcie, nie? I nie wiem, co im dać. Pierdol. Co jest takie trudno dostępne? Ale po co trzeba daleko iść? O, ja chcę rób kozy. Braku mi ziemi. Aga, mam 4 szlapki neferytu i lecę z tym do Marcina. Uh-huh. Marcin, chcesz ziemi jeszcze? I tylko stykło. No weź mi dużo ziemi, bo ja tu muszę dziury pozalnę. Bo jak masz na zbycie, to z chęcią. Znaczy dużo, co masz na myśli dużo? Bo że ci za dużo. Nie wiem. Z 10 staków to 100. No 100 staków to ty tam wulkan usypiesz. Nie no, faktycznie, no tak kurde nie wiem, 200 sztuk mi starczy. 200 sztuk, no to, nie no to 200 sztuk to 3 staki. I 3,5. Nie, wezmę ci skierę. Akurat ziemi ci u nas dostatek. No ja właśnie tam nie chciałem kopać nigdzie w pobliżu, właśnie tak szukałem. A worki ci ponasypywać? Bo ja muszę te dziury pozalepiać, bo te worki mi będzie dziury porobiły. No, już ci wiosę. Jak coś, Marcin, ja będę mógł do ciebie jakiś ładny mostek pierdyknąć. A rób to chcesz. Dobra, ja jeszcze muszę wymyśleć jakieś, co by wyglądało jak plastikowy ten pływak, albo coś tam razem. Ja się dzisiaj powiedziałem, wziąłem się, póki Conan nie jest aktualizowany, to nie gram, nie? Aha. Znaczy byłem dzisiaj na tym. No, bo ten, podobno wipy poszły na prywatnych serwerach już niektórych. No i właśnie, kurde, wszystko co budowałem, a poświęciłem masę na to czasu. No, że miałem 200 level i... No kurwa. Co się stało? No, przez tą aktualizację, no bo mnie co wchodzi, będzie tak pozerowane. Konanie będzie nowy ten, ma być wejść ładna aktualizacja, fajna. Ale magia będzie. Mówię. Czekaj, tu i nie biegaj! I te wipy serwerów są u tych prywatnych. I to wszystko pójdzie się walić? Tak.
Niby postać zostanie zlevelowana, ale czyli baza, te przedmioty, to wszystko. A wipy to też postaci nie dotyczą właśnie? Właśnie nie wiem. No chyba też. Ktoś wow. mi musi pomóc emeraldami. Nie mam emeraldów, kurwa. Jeju, czemu nie masz emeraldów? Toż to jest najtańszy surowiec. Nie wiem. Wycackałam czekaj, się. Ja tu jestem lokalny oligarcha i zaraz ci przyniosę. Potrzebuję na dwie naprawy. Kto włączył Shopify? Cztery niezniszczalności. Kto włączył Shopify? Ja zbieram jeszcze na ostatnie. Ja mam w reklamie. Świetnie. Ej, dobra, reklamy Shopify są nie zakazane na transmisjach. Proszę to wyłączyć. Wyłącz to, bo podzielam twoje zdanie. Chodź za mną. Dobra. Ten, kto włączy reklamę Shopify, to będzie spalony. Tak. Ale tamta druga była jeszcze gorsza, ta pierwsza. To. Będę go palił do końca jego życia. Ile ci szmaragdów trzeba, Aga? O matko. Na dwie naprawy i cztery niezniszczalności. Tyle ci dam. Dobra, to starczy. Powinno styknąć. Starczy? Gdzie jest ten chujaszek z ochroną? W drugiej wiosce. Nie z ochroną, tylko kurwa. Puh. Z naprawą i z niezniszczalnością. Też w drugiej wiosce są chyba te tańsze. Tutaj dobra, mam naprawę, ale ma chyba 24 kosztuje, a tam chyba 18, bo 11 nawet kosztuje. Nie, naprawa chyba 11 kosztowała. A poczekaj, ja mam coś jeszcze z poczekaj, bo ty już zrobiłaś zbroję generalnie, nie? Ja już mam, no całą. Poczekaj chwilkę. Ja jestem w trakcie. Bo ja mam poczekaj, diamentowy ja napierśnik z ochroną 3 no właśnie, lecz zobaczę. Poczekaj, ja też coś mam. Czekaj. Bo ja mam napierśnik, więc jeśli masz niezenchantowany, to ci mogę go dać. To dasz tam tylko koronę 3 jedną i naprawę i ciernie. I wystarczy. Będzie dużo taniej. A ja co ty masz? Niezniszczalność i ochronę po trójce. No, tak, ochronę. Ja mam napierśnik. Ochrona od wybuchów 4 i niezniszczalność 3. Wybiliby się. No, a nie masz może spodni? Właśnie spodni nie mam. Nie, hełm. Też nie, tylko to mam. Kurwa mać. Ty masz na pierśnik, tak? Tak, ja mam tylko na pierśnik, z ochroną 3 i niezniszczalność 3. No ty masz jakby droższy, nie? No to weźmy tam. Nie no dobra, to się wymienimy. To ja ci go rzucam pod nogi od razu. Masz. To jest chyba ten. Dobra. I teraz tak. To muszę wziąć. To nie było nic, a był flag, zapadł się. Ochrona, niezniszczalność, czyli tak, na diamentowy napierśnik jeszcze naprawa. Okej. Okay. Chyba nie, bo teraz działa mi mikrofon. No, więc... I ochronę 3 jeszcze tam musisz dorzucić jedną, żeby dać. Trzeba go po prostu wyzywać. Żeby ochrona 4 była? Mhm. A to może kiedy indziej, bo ja mu jeszcze potem ciernie zrobię. Ja nie mam tyle, kurde. Nie, to ja już 14 level, więc teoretycznie jeden enchant jestem w stanie nałożyć. Aha, okej. Okay. Cierni to ja chyba nie mam. Na razie sramy te ciernie, najważniejsze mu ponakładam. No, dobra. Potem jak będę miała czas, to mu nałożę ciernie. Bo ja mam buty z powolnym opadaniem 4 i ochroną 3, ale one są złote. Nie, ja mam buty. Dobra, ja... Jestem chuj na prawą. Może za dużo ich tu jest. Co ja to muszę tam? Jeszcze jest pierdoliło. O, jest naprawa, dobra. Dwie naprawy.
jeszcze niezniszczalność dwa razy. Gdzie będziemy lecieć, przywoływać tego wichera? No gdzieś daleko. Myślę. No właśnie też, ale masz jakiś pomysł na teren? Coś, żeby było płasko. Bo właśnie leży takie rozpłaszczone. Bo tak się zastanawiam, gdzie to może być, bo... Bo nie przypominam sobie takich terenów gdzieś koło nas, nie? Adam? No. Mówiłeś, że najlepiej to zrobić tak, żeby zlecieć z góry na dół, tak? Tak. I zrobić takie oczko jakby, nie? Przy samej tej, przy samym słupie. Tak jakby. Właśnie to zrobiłem no, z 60 wysokości i chuja dało. No to mało 60. A ile to musi być? Z tego, co na filmikę widziałem, to przynajmniej 100. 100? O kurwa. No, właśnie o to chodzi, że to mało chyba. A gdzie masz tą wieżyczkę? Koło siebie gdzieś, czy gdzieś podleciałeś? Koło mnie. 5, 65, 66. Masz tam rusztowanie dostawione obok? Nie, nie mam. To ja zaraz wezmę ze sobą, to od razu dostawię rusztowanie. Panie? Okej. Okay. Rusztowanie? Nie, mam jeszcze jeden stak świetnie. Tu chodź bardziej, tu to ci będzie wiatraczek wiał. Tu się połóż. Dobra, o. Musiałabym mu naprawić jeszcze tą zbroję. Widzi wiatraczek wiał. A ma naprawę? Ma, okay. Już nałożyłam. To weź załóż tą zbroję na siebie i pohandluj, sprzedaj wieśniakowi szkło na przykład. Łapeczka. Coś. Łapeczka. Ale świetliwa. Ale się nie wdziuchała przyba. Ale czym tu handlować z nimi? Dalej mało? No, nadal nic. O kurde, wysoka ta wieża. Czekaj. A to muszę lecieć jako elytron, czy jak? Bo kurwa, no tak, nie z elytrą, czy po prostu spać? Z elytrą na plecach. Ale to muszę nią lecieć, czy tak, po prostu tak, spać tak. I... Lecieć, o kurwa. No, musisz tam dwa razy spać jeszcze nacisnąć, żeby to wiesz. O kurwa. Powiedz, jakie to rusztowanie będzie już dosięgało. Polepione. Kurwa, nie wycelujesz tego za chuj. No nic, ja będę próbował. Ej, kurwa, potrzebuję. Ja potrzebuję, kurwa, co ja im mam sprzedać? Co oni tam najbardziej kupują? Szyby. Kartografowie. Szyby? Kartografowie, no. Pytanie, czy ja mam kurwa piaszek? U mnie jest pełno szkła w skrzyni za szkłem po pieców. To weź tam sobie 3 staki i 3 staki przerób na szyby, będziesz miała akurat. A kieruj mnie, mam wejść do tego dużego pałacu? Tam, tak, tam gdzie są piece. Gdzie? Tu są piece. Dobra. W lewo, w prawo? Wiesz co? Nad studzienką, tam gdzie woda jest. A Majka śpi, musiałbym ją budzić. Ty, ja przyleciałem, tylko czy ja odpaloną elytrę, pytanie. Nad studzienką. Kurwa, nad studzienką. Tam w rogu, w tym pomieszczeniu jest tak jakby woda w ziemi. Oj, te skrzynia z blokiem szkła. O, najprościej. To będziesz widział. Ty spadłeś, czy kurde, jak to zrobiłeś? Właśnie nie wiem. Czekam, czy mi zaliczy, czy nie. Ale udało mi się w to trafić. I nie wiem, czy miałem elytry, czy udało mi się elytry. Ja trafiłem, ale spadając, bo elytry to jest ciężko, kurwa. Ty, wiesz co, ja nie... Myślałem, że założyłem elytrę, jednak nie założyłem. Bo lecąc na dół elytronu, to kurwa nie wykierujesz tego za chuj. Wiesz co, mi się wydaje, że musisz się obrócić po prostu przodem do tego słupa. Wtedy.
Nie. Jak ja teraz można wyjść? Gdzieś ty w las. Kurwa. Nie wiem, czy leciałem, kurwa, czy spadałem? Ja pierdolę. Trudne to, nie? To ja może spróbować to z niższego pułapu. Wróć. Nie no, przyleciałem, ale nie wiem, czy mi się elytra uruchomiła, wiesz? No, ja próbuję. To jest ponad 100 kratek, więc... Udało mi się. Tak jak mówiłem, nie? Jak wyskoczysz, znaczy przeleciałem, ale czy mi zaliczy, to nie wiem. Wiesz co, jak wyskoczysz, to się obróć po prostu tak, żeby lecieć przodem do tego słupa. Nie, żeby on nie był za tobą, tylko przed tobą. I wtedy wycelujesz. O matko. Albo zobacz u mnie na transmisji, jak ja to zrobiłem. To było w 20 minucie mniej więcej. I zaraz zobaczę, czy mi to zaliczyło. Ale wiem, że elytrę odpaliłem. Dobra, to mamy, to mamy, to ja mamy. Ja czekam na efekt. No bo leciałem szybko, więc... No ja też właśnie i wydaje mi się, że powinno to zaliczyć. Bo to spadek... Chyba, że musisz użyć fajerwerka. A masz przy sobie? No nie. Poczekajcie. Poczekaj. No ja idę na górę, to najwyżej tam mnie rzucisz. No bo mi się wydaje, tak jesteśmy... Ale to czekaj, tam jest 100 nad ziemią. Tam było 173 chyba wysokość, tak? No dwa staki ten bruku, więc kurwa. No to powinno być. Nie no, to 64 to powinno być teoretycznie ten. No nie wiem, na razie mi nie wyskakuje, że zaliczyło, ale to czasami ma takie dziwne opóźnienia. Czekaj, no mam. I zaraz zobaczymy. Ja zawsze się ustawiam plecami do tego i... Ja zaraz wracam, bo mam telefon. Chwilka, 5 minut. No ja wleciałem, ale czy mi się to udało, to nie wiem. Trzeba poczekać. Chyba, że... Wiesz co ja jeszcze myślę? Że to jest za nisko. Że trzeba jeden odstęp od wody zrobić. Wiesz? Ja to trochę uczepię wyżej, co? Ale spróbuję przynieść jakieś tam loda. Kurde. Kurde, gdzie to jest? Czekaj, bo ja tam na razie dziury nie ma. Jak coś. Aha, dobra, to dobrze gadasz, bo chciałem skakać już. Nie, czekaj, bo tę dziurę zabrałem na razie. Nie. No. Duży. No serio? No to napiszę, że miałem ze sobą. Napisz mi. Oczytam. No. O kurwa, mać. Jak coś, to te rusztowania pospadały. Widzę właśnie. Ja pierdykam. Czemu ja nie sprawdziłem, na czym to stoi? Dobra. Możesz skakać, próbować. I tak się zastanawiam, czy jak mam to powolne opadanie na butach jeszcze. Co, nie trafiłeś? Kurwa!
potem ci przyjeżdżam. Już rozstawiam. Chcę tu wrócić do Jojka, no co? Jojka, ale chyba się zajmuje. Ja może byśmy bardzo poszkodowali. Czekaj, to dobrze stawiam w ogóle? Co? Czemu nie mówisz, że to źle stawiam? Dobra, chyba ju. Ile tam tych rusztowań masz, mało? Te, co pozbierałem? No. To wszystkie ładowałem i masz tą wieżyczkę tu. A, ale to jeszcze nie cało postawiłeś, nie? To, co złapałem. No, ale to zbrakło. Pewnie. No. Ile to mogę złapać? 20 sztuk, nawet nie. No, to stawiam. No, tak się skończył. No, już powinno. Jeszcze? Czekaj, weź się ten obniż, bo nie mogę trafić. No, dobra. Dobra, jestem na górze. No i spróbuję. Kurwa, nie trafiłem. A miałeś coś? Miałem, no zaraz ten. Zaraz skoczę. Pozabieram. To poczekam, żeby ten nie zepsuć. No, kuźwa, nie ta... 14 leveli poszło się ten, na szczęście, tylko jebać. A tak czułem, że nie trafię, wiesz? Że tak troszkę bokiem poleciał. No, ciężko jest z tego. No, a tak mówię, coś czułem, że to zabraknie mi. Ale ty, ja myślę, żeby... Nie masz bruku, żeby to jeszcze podnieść troszkę. No. No dobra, to zaraz zobaczymy. Kurde, się rozpierzchło wszystko dookoła. Shulker to prawie pod statek doleciał. Musiałem. Wszystko mam, czy nie? Czegoś nie mam. Elytra jest, to... Łóżko, zegar i mapa. Wszystko chyba mam. Tak patrzę, tak, wszystko mam. No wiecie, ja miałam kurwa, to zejść do tego. Jeszcze mam kurwa skarpetki. Nie wiem, czy Dawid słyszałeś. Nie masz bruku jeszcze przy sobie, żeby to podnieść kawałek? W chacie mam. A, nie wiem, to najwyżej spróbuję jeszcze raz podlecieć. Tylko jak ty skoczysz, to ja też... Też poczekam na ciebie, aż ten... Kurwa! Też nie trafiłeś? Nie. No i to ja poczekam na górze, aż pozbierasz wszystko. No, ja tylko elytra i zbroja. Bo tak myślałem jeszcze, czy by tunelu nie zrobić, nie? Ale... O, przejdziemy się pod ten zraszacz z wodą. Ale to przecież to w ciulu roboty by było, nie? Żeby taki tunel do samej ziemi. Kurwa, fajerwerki aż u statku? No mówię, ja też tak się rozpiliłem, że ten... Baram robi. Dobra. Jak się pozbierasz, to powiedz. Już. Już? Dobra, to lecę. Kroje trajesz. Jest, przeleciałem. Kurde, mam takie głupie wrażenie, że coś mi blokuje prędkość spadania. Nie wiem, czy to nie są buty. Hmm?
Ja mam w butach powolno padanie, kurwa. Ja właśnie też i się tak właśnie zastanowiłem teraz. W ogóle to ja postawię jeszcze blisko jeszcze, to postawię łóżko na tym, żeby daleko, jakby co, to daleko nie biegać. Kurde, na pół bloku łóżka nie mogę postawić, ale jaja. Dobra, to postawię tu. W takim razie. Lepiej zrobię jeszcze. Ja się ze wszystkim rozładuję oprócz elitry. To niezła atrakcja na strumyku. Miał być wicher. Jeszcze kawałek. Jeszcze 30 bloków do góry. Ja tak się zastanawiam, jak zrobić ten handlowanie w niebiosach z tym wiśniakiem. Jak to ogarnąć? Bo też trzeba go jakoś wynieść tam na górę, nie? No, próbujemy. O. Teraz? Słychać mnie w ogóle? Halo? Co jest? Wywaliło? Czyżby? Halo, halo? Dajcie mi chwilę, bo coś tu... O. O, coś porozłączało coś. Was też? No, właśnie. No. Ej, Adam, trafiłem, fajerwerko użyłem i kurwa, nic. A gdzie jest Marcin? Wiesz co, ja zobaczę, czy mi tego gdzieś nie zaliczyło. Może też się też go rozłączyło. Marcin przed chwilą mówił, że idzie jakiś telefon odebrać. Aha, nie wiem, czy wrócił, okay, czy nie. Jest, mam. Zdobyłem to trofeum. Prędkość nadwiętowa. Ja też chcę zaraz pójdę zrobić trofeum. Jeszcze nie. Może... Wiesz, jak to zrobiłem? No. Mniej więcej w połowie drogi użyłem fajerwerka. To ja skoczę po fajerwerki do siebie. Chyba, że... Trzymaj, chodź. No to dawaj. Mniej więcej w połowie drogi. Uh-huh. Tak, żeby on działał jak ten, jak lecisz, tak? Tak, dokładnie tak, żeby miał te swoje przyspieszenie. Dobra, to spróbujemy, żebym trafił. A ile tych fajerwerków jeszcze masz? Adam, muszę ci oddać, mam do oddania ci emeraldy, prawie wszystkie. No to trzeba jeszcze... trzeba, ja sobie narobię. Przydadzę ci się. Halo? Co? Ej, Adam. No? Ściągnij buty jeszcze. Zdjąłem, ja goły jestem. No. Agę chyba rozłączyło znowu. Nie słychać mnie? O, słychać. Halo? No nie wiem, czy dobrze trafiłem. Zaraz zobaczymy. Ła, kurwa. A robiłem tak, jak mówiłeś i... Tylko nie wiem, czy kurde nie za wcześnie trochę nie trafiłem. To nawet może troszkę niżej niż połowa, nie? Tylko chodź i pokażę, jak ja to robię. Nie, ja wiem, domyślam się. No zobaczymy, może mi zaraz to wskoczy. Jak ty zeskakujesz z tego? Do przodu i się cofam tak jakby, nie? To coś ci pokażę, chodź do góry. No to pokaż, jak ty to robisz. Bo ja tam nie działa eska wtedy, nie? O Jezu. No wiesz, wyskakuję, obracam się tak, żeby być przodem do tego i wtedy, wiesz, nie muszę się do przodu martwić, że jak lecę. O. To ty tak samo. Ale jest jeszcze lepszy sposób. No to powiedz, bo może ja to coś mi z tym nie idzie. Stoisz plecami do tego, nie? No. A, i też, no. Robisz krok w tył. Krzykacz przyleciał. No dobra, tylko jest problem. Wiesz co, gdzie wy jesteście w ogóle? Ja sobie skoczę po tą fajerwerkę do siebie. Około staczku operują. Nie, ja już lecę, teraz spadam. Aha. No taki słup tam koło Dawida.
Lubko, no to wiesz, że na pewno zobaczysz. To ja. Wezmę sobie za 30, to będę miał przynajmniej parę. I co, ja mam lecieć w dół? Tak. Mhm. W tą dziurę tu trafić. Jaką dziurę? Tu. O kurwa. Powaliło was? A nie. To musi być dziura. A musi być dziura, dobra. Mhm. Nieważne. Dobra, napierdzielałem fajerwerkami jak ten. Z każdą co robię. Widziałem właśnie same dymki. Ale trafiłem i leciałem w elektro, więc. Powinno ci zaliczyć. Jak mi zaliczyło, to. No, zobaczymy. Muszę poczekać chwilę, bo na kompie jest małe opóźnienie z tym, wiesz? Ale z tym skokiem do tyłu to dobry pomysł, wiesz? No bo wtedy masz tą widoczność od razu w ten, nie? Tak, tak. I pojebało was tak wysoko? Znaczy, my się zastanawiamy, czy nie za nisko. No, jeszcze muszę czekać. O kurwa! No nie wiem. Lecę. I zaliczko. No, idę do góry jeszcze, zobaczę. Najwyżej jak mi zaliczy w połowie drogi, no to ten. Ja chyba za późno puszczałam fajerwerki. Właśnie i później tym lepiej. Mhm. No mi nie zaliczyło, cholera. Ale czym później, tym lepiej? Tak. No, bo tak, żeby nabrać prędkości, żeby ten fajerwerk działał, nie? Mhm. No i próbuję jeszcze raz. Od samej góry już będę tym napierniczał. No ja puszczałam cały czas przy końcówce. No ja nie wiem. Ale poszło mi 12 fajerwerków na to. O, Dawida rozłączyło? Nie, nie. No ja tu czekam, nie? Zobaczę. Jest tak już. Spoko. Spoczko. Dałam ci zbroję. Wiem, widziałem. Tam widziałem, na nią widziałem. Uważaj. Jak będziesz miał do naprawienia czy coś, to mów. Cholera, nie zaliczyłem. Nie mam pomysłu, co tam wybudować. Nie mam na. A latarnię morską? Za dużo roboty. Teraz Agata śpisz? Nie, przez przypadek, bo przyszłam z wieśniakami, bo mi brakuje na te ciernie, wiesz, przehandlować trochę trzciny. A, od papieru. Rozwalę się. No mi zaliczyło. A mi właśnie cholera nie. Właśnie teraz wchodziłem, patrzyłem, czy zaliczyło tylko was, czy jak, ale patrzę, że mam trofeum. No ja nie, ona mnie wykończy, znowu dzwoni. Kurwa. No nie, nie chcę coś ten. Poruszaj się. Nie odbieram, pierdolę, co ona z sąsiadem nie umie rozmawiać, kurwa? Zjebie sąsiada i tyle, kurwa. Aga, przyjdź tutaj, pozbieraj swoje rzeczy, bo tam. Wiem, idę właśnie. Zdałaś? Aj, kurde, Dawid. No. Tak się zastanawiam. A jakby to tutaj bliżej postawić, wody, tutaj ten. Gdzie tak, moje fajerwerki? Tak, żeby było w zasięgu tego, żeby było w zasięgu piramidki. I tam sobie ustawić szybkość podwójną. Ej, a gdzie moje fajerwerki? Poszukaj dokładnie, bo to się rozpierzchło po całej okolicy. To tak zadziała? Właśnie nie wiem. Nie widzę ich. Popływaj, Aga, bo widzę, tutaj są jakieś strzały, może gdzieś poleciało dalej. Albo w wodzie pływają, bo mogło ten, dosyć daleko mogło być. Nie, nie widzę. Nie. A może masz się w ekwipunku? Nie mam. Nie mam fajerwerek. Aga, chodź tu. Tak nie masz. Do mnie chodź. No. I tu pod wodą jest szczelinka i w tej szczelinie pływają. No nie dziwię się, że nie znalazłaś. Już nie schowałam książę i wyszli. Wiesz co, ja lecę po miksturkę sobie. Spróbuję, może to zadziała.
Jaką ty miksturkę chcesz? Na szybkość. Tyś miał tą tu budować, nie? Jak to się nazywa? Co? Ten most. A to nie, ja tego cię pytam, czy to robić, bo ja tego dzisiaj raczej nie będę robił. Adam? No? Mam takie pytanko do ciebie. Mogę jeszcze sobie od ciebie wziąć 8 emeraldów, bo kupiła mnie tą książkę, co trzeba. Bierz pół staka. Nie, tylko 8 sztuk potrzebuję na ostatnią książkę i kupiłam ten fortunek, kurwa, zamiast pierdolę. Nie, dobra, on mówię. Jest tego... Nie, na konsoli jest tak, że u mnie nie pokazuje. Jak schowam książkę, to wtedy mogę sobie kliknąć i spojrzeć na bok, co to za książka, nie? Mm-hmm. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, jak macie na komputerach, czy jak najeżdżacie, to widzicie. Normalnie. Ja muszę wziąć na bok. My najeżdżamy i widzimy. No ja nie mam tak. No, mnie nie pokazuje. Dopiero jak przejdę na bok, na tą prawą stronę, to wtedy wyświetlam. Tylko, że jak mam książkę, to już mi jak już kliknę, to w kolorach. No to Dawid, widziałam, że się rozjebałeś. Mam czekać, aż się pozbierasz? Dawid? O, już, chwila. Tu, Dawid, twoje fajerwerki są jeszcze. Oni dam jakieś wyzwanie robią. Dobra, już możesz. Okej. Okay. O co, na górze czek, kolejka do skoku? Kurwa, nie zrobiłam. Jeszcze gdzieś hełm, kurde, musi być. Czekaj. Ja go wziąłem, niechcący, gdzieś. Biedna myszka. Niechcący go wziąłem. Oddam ci na dole. Spoko. Dobra, ja na razie mam tą. Mam podwójną prędkość, to liczę, że mi to coś to da. Ale cholera, nie wiem, ja czy za wolno lecę, czy coś, nie wiem. A, bo to wyższe zrobić. Ale jak mi. No. Ale jak mi przyznało? Nie wiem, ale wtedy może być łatwiej. No albo postawić to bliżej piramidki, tam włączyć zwiększenie prędkości. Może kliknąć i dopiero tu. No, a jak mam książkę przy sobie, to od razu mi kupuję. Wiesz, że to. Dlatego książki chowam. Nie wiem, miałam wrażenie, że leciałam szybciej. No mówię, jak nie, no to się najwyżej to rozdupi, postawi bliżej piramidy, nie? I wtedy emeraldem sobie zmienię. Jakąś kulosa. No to pytanie, czy każdy sobie to zmienia? Kurwa! O kant! Czemu mnie tu respi, kurwa, przy wieśniakach? No kurwa. Pewnie tam ten, łóżko nacisnęłaś. A Dawid, ten masz. Rzuciłem ci. Pływa tam przy tym, przy wejściu. Przy bruku pływa. Dobra, ja zaraz wracam. Przy tym, przy wejściu na platformę. Ja zaraz wracam. Gnoje. Masakra. No, na ostatnie 10 fajerwerek. Kurwa. Mam mi zręczyło, więc się cieszę. Albo tak długo musicie czekać po prostu. Nie, raczej chyba nie. Nie wiem, chyba że się znowu coś zbugowało. No nie, ona mnie wykończy. Muszę odebrać. Już jestem. Aga, pozbierałaś się? To gada przez telefon. A, okej. Okay. To ja lecę na górę, jeszcze spróbuję raz. W ogóle mieliśmy robić metro tutaj dookoła nas, nie? A ja wpadłem w sumie na trochę lepszy pomysł z tym metrem. Bo wiecie, że można z łódki metro zrobić? A znowu nie mogę tego. Ja w sobie sprawdzę, czy mi to zaliczyło, bo ja wyszedłem na chwilę, może akurat w międzyczasie. No nie mogę, zobacz. Nie. A jak się płotek robiło? Z patyków i... No z patyków chyba. Biorę. A nie z kłody? Nie.
Kłodę musisz przerobić na deski i deskę na patyki. Jakoś chyba z patyków. Nie wiem, czy desek też tam nie szło. Dwóch przynajmniej. Właśnie. Kurde, co jest? Idziesz mi tam, żebym pokazała, co chodzi? Czekaj. Teraz to za wolno, na pewno za wolno leciałem. Tak, to go. No. ...45 minut streama i skakanie z góry. Świetnie. Przez co najmniej pół godziny. Ej, co? Będziemy lecieć tego wichera przywoływać, co? Dobra, ostatnia próba. To się nie uda, no to najwyżej będę poza strumykiem to próbował. I zbuduję drugą platformę właśnie tam. Kurde, zrobiłem to trochę inaczej, w inny sposób. Zobaczymy, czy to zadziała. Bo wiesz co, nie leciałem od razu do tej, do słupa, tylko w ostatniej chwili dopiero odbiłem. Płotek, płotek, płotek. Gdzie jest ten płotek? Dobra, i tak to miała być ostatnia próba, więc nie ma co. To. Co, łóżko mam tu, dobra, to mapa. Tyk, 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 tyk. Zaraz się zrobi porządek tutaj ze wszystkim. Marcin, wiesz co, my będziemy lecieć zaraz przywoływać tego wichera, ale tak się zastanawiam, czy ciebie jeszcze nie podszkolić, zanim to zrobimy, wiesz? W jakim sensie? Że to jest taki potwór do przywołania, taki mobek, tylko że to może być trochę ryzykowne dla ciebie, wiesz? Tak się zastanawiam, czy ciebie troszkę nie podszkolić w tym Minecrafcie, a czaszki mamy w razie czego na kolejnego. I czy nie zrobić właśnie tego przy okazji jakoś, czegoś. Tak sobie teraz myślę głośno. Żebyś, wiesz, tam nie zginął, nie? Bo tam gdzieś odlecimy kawałek, to ten. Znaczy ja nie muszę iść, nie? Aktualnie. No, właśnie tak. Do tego zmierzam. No my to ogarniemy i ci pomogę z tym. Bo to już mi, kurde, mało czasu zostało. A to ten, 2 godziny, zanim to zabijemy, ja idę robić od razu ten miejsce na ten, na oceanarium. Gdzie je, kurde, zrobić? Czy tu? Tu nie bardzo, a chciałem właśnie tutaj to ogarnąć. No dobra. Gdzie ja mam ten? Piekierkę. Pierwsze co, to potrzebny mi piach, więc troszkę tytuł strumyka będzie odwrócony. Najpierw zacznę robić oceanarium, później pójdziemy tam. Szkoda, że tu nie idzie swoich ryb chwycić i wziąć. No i słuchajcie, kto ma kowadło? Dawid albo ja Adam gdzieś w pobliżu? Ja mam dwa. Ja mam zlagowane. Gdzieś już wcześniej chciałam książkę nałożyć. Jak chcę ją ściągnąć, to mi z powrotem wraca w crafting. Nie masz levelu. Wbij plus jeden. Bo jak masz idealnie na wprost... Mam 4, idealnie mam, no. No to masz za mało. Aha. Właśnie. O to chodzi. No. Bo co się znowu zacięło? To musi być jeden więcej level po prostu. Przy małych ilościach tak, bo to czasami wiesz, 4 ci pokazuje, ale to tak jakby zaokrągla w dół, nie? Może być po prostu za mało paska. Nie wiem. Rozumiem, już wiem o co. No to może być właśnie ten szkop. No jak to zrobić? Może tędy zrobię wejście. To by było w sumie nawet spoko tędy zacząć. Tylko tak, pytanie właśnie. Dobra, no to tu zacznę powoli równać. Cyk, cyk.
O, i dobra, i tu będzie piasek wszędzie. Nie muszę tu się będzie. Na... Tu będzie kurwa wszystko. I to, co Dariusz chce zrobić tej wielkości, jak jest ta wioska moja. Kurde, tu w ogóle glina jest. Kurde, ja zapomniałem, że mam powinowactwo wodne i tak szybko się kopię pod wodą. Tamto mieszkanie babka puściła komu innemu. Już napisali. No bo tam ci powiedzieli, że od razu posmarują kasę, no to... Dobra, no to skoro tak, tam jest jakaś jama. Ja w tej jamie nie chcę robić. Chcę ten piach tutaj... Zaczynać. Jama, hama. No, no oni przyszli po nich. Ej, co to tylko, było? Że oni nie mieli na całą kaucję od razu. Co to było jama, hama? No tak. A może harpaga? Co? Co to było jama, hama? A, ten, biuro szefa. No. O, już teraz wiesz. Kabinet szefa, Yamahama. Dobra, to tylko buciki będę wstawił. Dobra, to starajmy się zostawić najwięcej ziemi jak no się to da. I to, co Anary chce zrobić gdzieś mniej więcej dokąd, bo chcę też tam zrobić plażę, żeby w razie czego żółwie, jakby tu były, no to żeby sobie wyłaziły tam na wierzch, centralnie, legalnie i wszystko ten, każdy zadowolony. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Nie bardzo. Pan będzie zadowolony, małżonka będzie zadowolona. Znowu łapisz do 28 levela, no a tu szczęśliwa. No ja nie pomogę na razie z levelem, bo... Nie, to... ja już żygam tęczą, ale ostatnie buty mi tylko zostały i później. No. Bo mój level generalnie mówiąc się rozpiździł o kant bruku tam na tej wieży. Widzę. Ej, patrz, miałem ci pomóc. Z czym? Dobra, a. Zaraz wracam. Idę do edukacji. No, bo ty też prawda się rozpiździłeś tam. No. Ale nie miałem, bo miałem 7 leveli, więc tam dużo nie. Nie, no to ja też 14, to wiesz, tyle co nic. Praktycznie. Dobra, wynurzenie. Wiecie, żeby piasku zbrakło? Nie, nie zbraknie. Wszystko będzie git, tak jak trzeba. I dokąd ja to chcę? Gdzieś od dotąd mniej więcej. A kurde, dziura niepotrzebna. I teraz to powymieniać. Ale ja tego nie pamiętam. Dobra, wszystko tu mamy. A to w ogóle? Nie, to jakby nie. To dobra, ale to i tak ruszę rozwalić, bo to będzie brzydko wyglądało. Jeszcze tak na całej szerokości ten piasek zróbmy, bo to będzie później robota. Dobra, jeszcze zostało wyrównać, no tu jeszcze kawałeczek. W sumie tą trawę to mógłbym nożycami kroić, to by było na ten, by było na ozdobki tutaj. Dobra, tu dziura. O, tu nakopane tu. Uj, czekaj, krowa. Ubij ją. Będziesz miał mięso, skórę? Skórę? Źle tu mi krówla. No, wierzę. Ale to jest ten, jak nie chcesz krów hodować, to ubijaj. Z nich chcę dosyć cenne surowce nawet lecę. Ja nie jestem tak, tu pewna osoba, że nawet konie małe zabija, no to wiesz. Oj tam. No. Nie wiem, o co chodzi. Ja też. Ja też. Pierwszy słyszę. Kto to taki może? Kto to może być? Jak można? No właśnie, ja, to ja nie wiem.
Co to widziałeś, robaki zabije? Ja nie wiem, co to za ludzie tu mieszkają. No ja też nie wiem. Chamstwo. A tu mam łoś tego, nie konia, tylko... Jak to się nazywa? Osła. Osła. Co, robimy tego Withera, bo ja nie chcę mi się... Mam fajerwerek. No ja też. Znaczy fajerwerek to ja mam, tylko że szkoda streama, nie? Godzinę streama. No właśnie. Godzinę strumyka na tym. To nie chce wam się grać? Nie. Nie, nie chce nam się skakać. Skakać ten, robić tego osiągnięcia na razie. Grać to my gra, gdzie nie chce nam się grać, co ty? Oszalałeś? Właśnie. To osiągnięcie kiedy indziej. Coś się udało mi, co, nie, co wam się nie udało. No. Ale właśnie, no. Mówię, ja miałem wrażenie, że już szybciej lecę i wraz tego dziś nie zaliczyło, nie wiem. Może ty na tym... Ja też nie wiem. Może masz łatwiej na konsoli po prostu to zaliczyć. Możliwe, że oni mają po prostu łatwiej, wiesz? No. Mamy trudniej. Powiem ci tak, że w grach niektórych jest ułatwienie dla konsoli. Nieprawda, my mamy zawsze trudniej. Całe życie pod górkę mamy. Oni jak słyszą konsola, to o nie, tego lać. I kijem cię, no. Bo na przykład w GTA na przykład masz celowanie ten, no to... automatyczne, nie? Na komputerze też. Też jest? Oczywiście. Masz coś więc tego, nie wymyślaj. Chyba wspomaganie celowania, ale no faktycznie, bo wiesz, na padzie celuj, no to, no to jest padaka, nie? No jest tragedia, ja wiem. Bo jak? Fortnite na pieprzem i to ojej. Wiecie, to też Warzone, nie? No, kojarzę nazwę. To no, ja na padzie, ja na padzie przecież grałem chyba z 2 lata i grałem lepiej niż na klawiaturze. No, ale miałeś wspomaganie celowania? Nie. Normalnie. Na początku nie umiałem, no bo to wiadomo, nie? Ale później jak już zacząłem, to znaczy, szło no, z górki. Generalnie pady do niektórych rzeczy są lepsze jak do ten, jak klawiatura, ale no, no nie do wszystkiego, nie? No nie. Dobra, jeszcze tu tylko zostało. Coś tu powstaje już. To bym musiał zbudzić to... to... Ile dziur tu zrobiłem? Dużo. Tyk. To do rozdupienia. Ja buduję domek jakiś. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale... Próbuj, wiesz. Nie wiem, jak... Na początek nie wiem, jak ten dach no, wiesz. Wy macie takie fajne dachy porobione. Ja nie wiem, jak wy to robicie. Ja mówię, tylko nie wiem. A to wiesz, no, lata praktyki. A wcale, że nie martw, ja też z dachami nigdy nie miałam nic wspólnego i tu pierwszy raz w sumie dach sama zrobiłam. Dało radę. Wiesz, lata praktyki i trochę wyobraźni. I wiesz, i wszystko idzie postawić. Także cierpliwości, nie? Gdzie ja kurwa miecz przejebałam? Już zgubiła. Mam, dobra, mam. Ale dobra, czemu ja to tak zrobiłem? A zaraz, już wiem czemu. Dobra. Ja tu jeszcze muszę piasku dorzucić. O, tu jeszcze. Dobra, to co? Idziemy na Withera? Będziemy go robić na jakim poziomie? No mieliśmy trudny. Ej, to dajcie mi tylko wrócę. Tak, no dajcie, spokojnie. Jeszcze trochę ten czasu jest. Wezmę 2 totemy w razie W. No dobra, dobra. I musiałabym wiedzieć na jakim poziomie, bo nie wiem, czy się zaopatrzać w mleko, czy nie. Tak, i wiesz co, jakbyś mogła, to ja też bym ten mi mleko zrobić, to byłbym ci wdzięczny. Ledwo caga w ciąży, już mleko nie doją. No. A jak się to ale jak się mleko robiło? Wiadro i no, idziesz w wiaderko. No. Bierzesz cycę i doisz. Jak na wsi, wiadro i do krowy, nie? Nie z kartonu. No, bierzesz cycę i doisz. Dojrzałej kobiety podobno lepiej smakuje. Kurwa. Ktoś dojebał. A skąd wiesz? Ale cisza? I nagle cisza. To było tematy.
Adam, a masz wiaderka? Ile masz wiaderek? Wiesz co, wiadra są pod piecem prawdopodobnie. Gdzie są? Pod piecem, w beczce. Kurwa, gdzie ty masz znowu piec? Ja pierdolę. No tam, gdzie szkła szukałaś. Tam, gdzie szkła szukam, okej. Okay. W beczkach pod piecami powinno być. Tylko tak się zastanawiam, czy jak ja tu wstawię te rybki, to czy mi one tu zostaną, czy one mi stąd spierniczą? Tak? Jaki level potrzebujesz do wbicia tam tego czegoś, co masz wbić? Wiesz, mam 6, potrzebuję 28 mieć. Jeszcze 28? 12, no, jeszcze 12. Jeszcze 6. W tych wiaderkach masz lawę. Pod piecami są beczki wstawione w ziemi. A, dobra. Szukaj, bo... 8 mam. To co, zrobić ci 8? No, może zrobić tyle. Jak dobra. Tam krówki powinny być. A co tam właśnie na tego Widera, bo ja już nie pamiętam, co mleko. Mleko. Ale właśnie, Temy. Będzie nam aż tyle tego mleka potrzeba w sumie, tak. Bo zobacz. Bo jak cię trafi... Nie, nie pamiętam. No ale przecież tak. Z tymi szkieletami też tak miało być, a nie było takiej tragedii. Szkielety, a Wither jest co innego. Okej, dobra. Nie było a, tematu. Nie da się ten... dobra, nie było tematu. Nie było tematu. Adam, gdzie jesteś? Ja jestem przy wiosce drugiej. Aha. Przy nowej. Tak. A ile tego mleka trzeba naszarpać? Weź sobie cały, nie wiem, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Najlepiej, żeby ziemia w pasku, nie? Te mleka. Żeby szybko... To... Ty, ja tyle tak. Nie wezmę. Czekaj, atakować, masz żeglin tak. Od razu. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. No i jedno zostało. Co byś jeszcze chciała? Co bym chciała? Bo ja jestem za bardzo przepchany, żeby to wszystko zmieścić. No może mi się wystarczy, właśnie... co? Dobra. Powinno styknąć. Dobra, bo piasku generalnie już nie potrzebuje wiele. Piaskowiec się zawieruszył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja mam 7 na pasku. Jedno w razie W w eku. No ja na pasku sobie zostawię za 4, myślę. Wziąłeś to wiaderko, nie? Dobra. Tak, wziąłem. Okej, dobra. A słuchajcie, który miecz będzie lepszy? Z ostrością samą? Czy brać ten z niezniszczalnością i z grabieżą i tak dalej? Z ostrością. Ostrością chyba lepszy, nie? Tak. Tak, bo z niego i tak nic nie leci. Chyba, że masz zborę umarłych założoną, no to wtedy to... Nie mam. Ja mam zmorę. Nie, ja mam stawonogu. Zmora jesteś. Kurwa. Ja mam stawonogów na pająki. A właśnie, z ostrością da się to połączyć, nie? Nie mam levela na ostrość, kurwa. Ej, da się zmorę ostrość ze zmorą? Tam da się połączyć, okej. Okay. Nie, wróć. To. A jeszcze to mam do odłożenia. Powinno tyle mi wystarczyć, bo z tym wicherem to raczej... Jestem pozytywny. No, żebyś się nie zdziwił. Aha, łóżkę sobie weźcie, nie? A no, czekaj, od razu sobie ten. Dobra, wracamy. I powiem wam tak, nie zbieramy się nawzajem. Każdy idzie po swoje rzeczy. Moim zdaniem, bo tam nie będzie w ogóle czasu na rozładowywanie i w ogóle. Mhm, no dobra. Bo to będzie akcja. Aż się boję, bo jak przepiję tą zbroję, to nie wiem, idę się powiesić. Tylko, że ja bym sugerował jeszcze jedną rzecz. Postawmy tego wichera przynajmniej 100 kratek od łóżek. Bo jak on gdzie zacznie latać, to żeby nam tych łóżek nie rozwalił, nie? No. Ej, dlaczego go wtedy stawialiśmy na glebie dusz czy na piasku dusz? A po czym się wolniej chodzi? Po jednym i drugim. Ta z czaszkami. Nie pomogłaś. Kurwa. Dobra, biorę to i to.
No a z czaszkami, no kurwa. Piasek. No dobra, będzie piasek. Znaczy biorę to i to, na wszelki wypadek. Ej, elytry bierzemy, czy bierzemy elytry? Nie, po co? Nie mam fajerwerek. O, aga. Słucham cię. Idź do mojej sypialni, tam jest beczka i tam są. Sypialnia i beczka. Kurwa, miałam sobie wiatrak załączyć, nie? No to, czyli bierzemy elytry? Bierzemy w takim razie. Bierzemy. Też się kurwa tak o nią... A, w sumie mam dwie. Ja tylko ten punkt odradzania wyznaczam w razie W. Jakbym tam zapomniał. Sypialnia, ale ja weszłam tu, gdzie telewizor. A sypialnia jest? Kurde, na piwnicy. Aha. A daleko lecimy? Właśnie dobrze by było. Znaczy daleko, tak gdzieś do tysiąca, nie? Tak. Przyjdź z tym, co chciałaś włożyć do, nie wiem, zbroi czy czegoś tam do mnie. A Marcin, chciałbyś na Widera? Znaczy ja myślę, że Marcina najpierw podszkolić w Minecrafcie, bo to może być za trudne na hardzie, wiesz? No to ja też będę padać jak mucha. Kurde, nie widzę fajerwerek. Znaczy, no, już idę. Nie chodzi o padanie jak mucha, nie? Tylko żeby... Ja mówię sypialnia. Ja nie wiem, że tu jest sypialnia. Tu? No, ja pierdzielę. No Aga, jedne drzwi są tylko do sypialni. A, dobra. Ja. Biorę ssaka. No wiecie, jak ja mam z orientacją. Ja wiem. A mi się podobało, kiedy? Wczoraj, jak byliśmy w tym neterze, nie? Aga idzie na pewniaka w prawy kanał, w prawy tunel, a za nią czarny szkielet zasuwa, nie? Z lewej strony się skrzyżowa. Tak mnie pyknął. I tak dziwnie. Pyknął, nie? Bo tak z tyłu szedłem, tak śmiesznie to wyglądało. No. Kurde, te muchy mnie wkurzają. Ile tam? Cztery będzie nam potrzeba, te, nie? Ja muszę wiatrak załączyć. Ja pierdol. A, dobra. Dobrze? Who let the dogs out? Agata. No i wyjdę. A to co, już ten? Zbieramy się? O, idziesz. Gdzie ty mi zginąłeś? Nie tu. Tu. Dawaj, co mam ci połączyć? Ja tylko chciałam... Już ci pokażę. To już mam pozamiatane, już mam wszystko zrobione. Buty. Dobra. Jestem. Jestem za tobą. Nie użycie. Ej, dupy nie umiem podnieść. Ja pierdolę, ej. No, rzucaj. I czekaj i... Kurwa. O, i ciernie na to. A ty tak ten obraz tu zrobiłeś. Ło. O. I dziękuję ci bardzo. A fajerwerki masz? Mam. Co, idziemy? Teraz pytanie, czy daleko będziemy lecieć, bo nie wiem, czy ta elytra mi tam wystarczy. Nie, yeah, spokojnie. Na dwa fajerwerki, nie dalej, myślę. A, dobra, tylko ja sobie resztę zbroi ubiorę i... Tylko pamiętaj, u Adama dwa fajerwerki, to nasze mogą być dwa saki, nie? No, ja jestem... Ona się idzie... ja jestem mistrzem eko-drivingu, eko-latania. Agata się idzie ubrać, co nie? Ja to tylko zbroję nałożę. To chodźmy już do Agaty od niej. Ma ktoś strzały przy sobie? Mam strzały. Chyba jeszcze nawet łuku nie mam. Chcesz strzały? Tylko, że ja mam pustaka, jak to niecałe. Nie wiem, czy ci wystarczy. O, lekko. No to ja ci dam wszystkie w sumie, bo ja tych strzał mam pełno, a ich nie będę tu używał. Raczej. Będę za nim. Ej, to ja lecę obczaić teren, no. Potencjalny teren, gdzie myślałem go przywołać. Teraz jeszcze. Tam już nie.
Ej, boję się tego Withera na hardzie. Życie? Ja to nie wiem, ja to nie. Dawid, co lipa. Zginę jak nic. Zajebiście. No i dobra, i mamy teren. 880 na minus 620. Agata, idziesz? Idę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W tym siła. 880 na minus 600. Ej, to choćby do tej, gdzieś tutaj ten od razu postawić. Ja tu lecę od razu postawić sobie łóżko i szulkera ze wszystkim. Chodź. Już nie zamykaj tych drzwi. Się. Tu w tą stronę musimy lecieć. 880 na minus? 620. Generalnie na 780 i minus 550 ja stawiam sobie łóżeczko tutaj, bo tu jest dosyć daleko od tamtego miejsca. Jakbyście chcieli tu w pobliżu to... 700 ile? 770. Na minus? Na minus 550. Kurwa. Za to wioską na wodzie. Tak. Kurde, ja tak sobie myślę, że jeszcze tych miksturek mogę wziąć. Ajajaj. Tu nic. Tak, tu żarcie tutaj, dobra. Jeszcze raz, ile tam miało być? 700? Widzę was. 780 i minus 550. Odłożę sobie alitrę, dobra? No dobra. No jeszcze muszę łóżko postawić. Dobra, wyznaczono punkt. No weźcie tam sobie też punkty powyznaczajcie. O kurwa, boję się. Ja już zrobiłam Withera na bardzo, nie? Jajajajajajajaj. Dobra, tutaj gdzieś będzie chyba git. Wszystko mam, checklista zrobiona. Dobra. Nie gincie. Tego no, mam bardzo, bardzo śmieszne. Bardzo przydatna rada. Ja tu zaraz zapomnę, gdzie to wypadło. Dobra, nie. Żadne. Nie. Gdzie jest zapalniczka? U mnie w skrzyni są dwie. A ja może płonące strzały zrobić. Chcesz płonąć? Ja? Nie. No. To cisza. Dobra, dawaj mi zapalniczkę, koniec zabawy. Czekaj, Discord. Wyrzuć z pokoju. O, różowa owca. Ja jestem 899 na minus 639 i tu zaczynam stawiać. Zaczekaj, tak. Ja nie mam ani mikstury, ani nic nie mam. Chodź. Jak nie masz? Ani mleka? Mam mleko za mną. Po co ci mikstury? Widzicie, mleko, ja nie mam mleka, nie mam nic i żyję. Ja pizgam go tak, kurwa. A, w ogóle mój, ten kart już jest włączony? Jeszcze nic nie jest włączone. Dobra. Czekaj, masz powiecie, to włączę. To już. Włączać? Tak. Ooo. Ja go pizgam bez niczego. Co ja tu robię? Co ja robię? Co ty tutaj robisz? Przepraszam, że wam kaszlę. Co to jest za dziura tutaj? Ale to bez sławy, bez mikrofonu jest. Ja chcę tutaj kaszlę do góry. Co bez przechodu? Mhm. No po co? A po co mi to kupiłaś? Już się topi. Już? Dawać gnoja.
Już? No. Czekam na sygnał. Nie wiem, czy znajdzie. Trzeba, czekam na sygnał od Agaty i stawiam trzecią. Pójdziesz za... Nie, nie, nie będę gotowa. Już. Już. Dawaj. Jezu, nie mój, trzeba to robić. Serdana. Bić go. Trzeba, bo jebudzi. Jak się teraz respi. I like it. O kurwa. O rany, o szkół. Pij mleko. Gina. Jo pierdolę, czemu on się na mnie zstegował? Ej, kurwa, nie? Debilu, Dawidzie, ty. No ja jestem debilem. Czemu on, to ja nie mogę w niego strzelać? Bo nie mam łuku, kurwa, prawda. Jestem debilem. Ej, czemu? Ej, no kurwa, zamiast odłożyć fajerwerki, odłożyłem jedzenie. Gdzie on jest? Zgubiłem go. A jak go ubić, jak on tylko lata? Właśnie. Łukiem. Ja nie mam łuku. Ja właśnie zapomniałem go. Ja też zapomniałem, kurde. Tylko ja go biję? Ja w ogóle jeszcze nie mam. Jeszcze się łuku nie dorobiłam. Dobra, pacłam go raz. Ja właśnie... Ej, a ta trutka mi schodzi? W ogóle będzie mi... Przestanie mnie bić? Wiem. Właśnie... Nie. Uschniesz. I gdzie on jest? No kurde! Ma ktoś mleko? Ja mam, mam. Ja mam. Masz, czekaj, lecę do ciebie. Trzymaj. Dobra. Uważajcie. Uważajcie. O kurwa. Chodź tu, fiucie jeden. Do dołu, no. Co? Na górze to ty twany, a na dole. Chodź tu, baranie. Ty. No. Co za... Co za... Chodź tu. Do nogi, kurde. No co za kanalia, no chodź, chodź już. Boże, no. Takiego dziada wpuścić do nas na wioskę, koniec. Masakra. To jest dziura jakaś. Właśnie, ja też tak wpadłem do niej. Nie, nie no, ja wiem. Kurde, ale świsnęło. Zaczepiło mi o ucho. To jest ta jego ta. No chodź tu, no co, no, co się patrzysz? A, nie umiem. Dawid, pomocy. On cały czas w powietrzu, kurwa. Mogłam wziąć ten łuk, nie? Kościu, dawaj. Znowu. Szkielet, dawaj łuk. Kurde, łuk miałeś dać. Ja pierdolę. Co, znowu zginąłeś? Nie poleci ktoś po łuki, kurwa? Właśnie tak się zastanawiam powoli. No, chyba trzeba po łuki lecieć. Bo szkielet mi dał dwie strzały. O kurwa. Strzały. Ej, jest noc, ja go nie widzę. Ja pierdolę. Jeszcze kipery są, no. Dobra, odsuńcie się ode mnie, Bagina. Dobra. Dobra, nie ma, ja, nie ma co, ja lecę po strzały, bo to... Nie, abyście pozałączali stworki. O kurwa, pij mleko, pij mleko. Będziesz wielki, kurwa. Gdzie on jest? Dostałam. Ty, on do wioski wleciał. Do wioski ja rozdupia. Go nie widzę. Patrz, jak on niszczy tą wioskę. Właśnie widzę, no. O kurde, dostałem. Jezus, jak oczopląsu dostaję. Ja też. Dostałem szkuwaną tunikę. Ja muszę tych szkieletów parę ubić, bo ja nie mam strzał w ogóle. A na razie się tutaj Dawid, masz strzały? Bo... Gdzie jest ten uniter? O kurwa. Teraz nie wiem, gdzie to było. A teraz nie zrobię tego. Kurwa, rozjebał. Co za? Te ej, co za pacan? Teraz szulkery nam rozdali. Ej, rozjebał szulkery. Kurwa, wszystko. A, w pizdę. Kurde, szulkera rozwalił? Nie wierzę. No, też. Ja go pozbierałam. Ja pierdolę. Wzięłaś mój czerwony, mam nadzieję. Kurwa, tylko nie mam tej drugiej elytry. Ej, powiedz mi, mam nadzieję, że ten, zabrałaś mi szulkera. Powiedz, że czerwony... Zabrałam. Czerwony szulker. Żółty masz? Czerwony szulker. Nie mam żółtego. Ja pierdykam, to się tam wszystko miałem, kurwa. Ja też. A nie, czekaj, szulker się rozwalił, wszystko mam w ekwipunku, dobra. Masz? Tak. Uff, dobra. Ja nie mam nic, kurwa. Ej, nie, trzeba lecieć po łuki, to jest bez sensu. Ja łuk mam, ja nie mam strzału. Kurwa mać, wiecie co, a ja bo po prostu
Albo po prostu cofnąć i zobaczyć, ile jest cofnięcia i wyjść już przygotowany ze wszystkim. Mi pizgnął w plecy, co to za... To jest dobry pomysł, Aga, wiesz? Wiesz co, ja zobaczę, o ile można. Dobra. Dobra. No bo to nie te, było chyba za właśnie przygotować. Nie, no tak, to jak jedna osoba będzie z łuku na pieprzeć, to długo no, będzie trwało. Głupiego robota no. To jest, no. Kurwa. Ja się tym gdzieś przypitam. Ja cię chronię. Może najpierw dobra. Wyłączę te. Wyłączę moby. Chwila spokoju. I teraz tak, zobaczymy, o ile kurwa, gdzie on jest? Nad tobą. Nie wiem, jest tak ciemno, że... Dawid, masz strzały jeszcze? Rzucisz mi parę. No, to jest 6 minut. Ile temu wyszli? Ile temu rozjebał no to... nam? Daję, to będzie zobaczymy. Będzie 6 minut, daj. No. Spróbujemy jeszcze raz najwyżej, no. Uidero na hardzie robią. Nie. Bez łuków. Bez łuków. Chciałbym, że ściemiesz gry wywrócił. Bo jest cofka. Cofka chwilowa. Jak ja wina obudowałem. 6 minut. Ale to tylko 6 minut, wiesz? No. Powiedz Agatka, jak już ten będzie można wejść. No ja już wchodzę, zobaczymy. A wszystko nam rozjebał. Łóżka nam rozjebał, szulkery rozjebał. No. Trzeba po prostu też szulkera mieć. Dobra, ja mam... Nie jest jeszcze postawiony. To dobrze. Trzeba się wrócić po ten. Ja lecę po strzały. Łuki macie wszyscy. Mam zaraz nadzieję. Wracam. Ja nie mam łuku w ogóle. Ja jeszcze nie robiłam łuku. O. To to będzie dobrze. Gdzie masz, Adam, tego szulkiera czerwonego? Widzisz mnie? Za mną leć. No. Trękę wziąć i fajerwerki. I tak. Polecieć po ten. No ja właśnie biorę. A, bo te swoje fajerwerki do mnie odkładałaś? Tak. Dobra. Dawid, mleka. Czekaj, w którą stronę? 500 na 100. Halo. 500 minus 100. Ja wiem, tylko że muszę dobry ten 500 tu. Agata, ja postaram ci się jakiś łuk znaleźć, jakiś, z naciskiem na jakiś, bo coś ja miałem z tym, że nie wiem, czy on był naprawiony, wiesz? O. Halo, no. Dobrze. Słuchajcie. Lepiej czy gorzej? Lepiej. O, lepiej mnie słucha. Się wypoczyłam, nie, ja muszę w stanie posiedzieć. Nowe słuchawki mam. Wow. Bez kabla. Jak z tego jak się pocem? Jak bez kabla? Agata, dam ci łuk, tak? Ale możesz jego zepsuć. On ma nieskończoność strzał, więc nie będziesz musiała mieć wszystkich. No, chociaż jedną, żebym miała, bo ja nawet strzały ze sobą nie wzięłam. Dobra, ja biorę. Wrócę. No, ja biorę strzały. Ja się nawet stąd nie ruszałam, bo ja i tak nie mam łuku, więc ja tu zostałam, gdzie jestem, gdzie byliśmy, nie? Dobra, ja jeszcze wezmę parę wiaderek tego. Mleka. Mhm. A Dawid, jesteś? O, jestem. Nie zapomnij o mleku, przynieś ci. Tylko tak, ty Agnieszka wszystkie chyba wiadra widzę zabrałaś. No. Co to było? No, ja zabrałam ci wiadra? 8 brałam tylko. Aha, nie, dobra, już tam. I w ogóle noc zapada. To nie wiem, czy tego nie zacząć robić, jak się dzień zacznie, nie? Dawid, masz jakieś wiadra, czy nie? Nie. Yes. W domu. Kudę? Gdzie? W domu. Dobra. Ale gdzie? W którejś skrzyni. Tam, gdzie jest ta lampka. Lampka? Dobra, ja trochę... Ale na dole, w piwnicy, tak? Tak, no, tylko tam. No. Dobra, ja już lampka. Lecę na miejsce kaźni. Lampka. Kalafiorka byś dojadła. Tym ci psami. Marcin, z czego dobry ty to budujesz? Ledwo oko otworzyłam i już kalafiora łapałam. No nie widzisz, że zostało? Marcin, dobra, mam. Marcin, z czego ty to budujesz? Dobry. Dobrze, ja jestem.
Najpierw Agata. Agata, no. To dla ciebie i to dla ciebie. Ok. Dawid, chodź no do mnie, jak możesz. Co tam robisz? A, srasz, dobra. Nie było pytań. No? Dawid sra. Nie, powal wszystko. Ja mam na to lepszy sposób. Ja Shulkera wezmę. Wezmę wszystko, co niepotrzebne, odłożę do Shulkera, ale Shulkera wezmę ze sobą. To jak coś, to tak, tylko samego Shulkera. Ale to poczekaj na mnie. Tak, tak, a bo ty nie masz swojego przy sobie. Dobra. No, bo zawsze jak zginę, to nie. I wszystko od nowa muszę budować. Jaki lol. Czemu? No bo zbudowałem praktycznie cały dach i migocofu i nie mam ani jednego. I znowu od nowa. O kurwa. Jak chcesz, to ja ci zrobię później dach. No, ja też pomogę. Jakiś ładny. Dawid, to dla ciebie. Tak, jestem ja. Dziękuję. Proszę. Mam nadzieję, że to jest krowie mleko. Tak. Ja mam krowie mleko dla Dawida. Ale nie ma zamieszki tam byka. Co? A nie wiem. Ja brałem jak leci. Dawid, twój Shulker jest... Ej. Tu jest od Dawida Shulker? Nie, ja schowałem się pod ziemią. A ja nie mam kilofa, żeby go schować, kurwa. Bo ja ci mleka przyniosłam. Raz. To rzucaj na mnie. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Aguś, masz kilofa, żeby mi zryć tego Shulkera, bo ja nie wziąłam kilofa w ogóle. Nie mam. Sama będę ryła tym. Dobra, to ten, to mam, dobra. Dobra, ja mam teraz pytanie za 100 punktów, bo ja postawiłem widocznie ten trójkąt z piaska dusz. Czekaj, a ja... Znowu to shopipi jebane! Nie, nie wiem. Ej? Jak na złość. Shopipi cały czas u kogoś leci. U mnie. Petycję trzeba do prezydenta, żeby usunęli tą reklamę. I prześpimy się jeszcze, co? Kurde, no dobra. Teraz? Jasnowa. Tak, bo jeszcze creepery, szkielety, wszystko tu zacznie latać, to wiesz. Poczekaj, bo ja... Poczekajcie, to ja idę do łóżeczka. No, ja też lecę już. Jest problem na pewno. Czekajcie. Ja nie pamiętam, gdzie postawiłem piasek dusz. O kurwa. I mam glebę dusz. I mam nadzieję, że na glebie dusz się zrespi. A nie położyłeś już? Właśnie położyłem chyba po cofce. Przed cofką jeszcze. Bo nie mam jego w ekwipunku. No to może jest położony. Jest położony, tylko nie pamiętam, jakie to korby były. 899 na 699 mi się wydawało, ale nie, tam nie ma tego. I like it. Aha. That's the... I like it. No tu go gdzieś położyłeś. Pamiętam te kwiatki. No właśnie. Dobra, przyjęcie telefon. No ale go nie ma. Ale to robi, wiesz, to jest. No właśnie. Teraz nie mogę zrobić. Nie ma. Będziesz musiał chyba zaś wędrować do domku. Albo to spróbuję na glebie dusz go postawić. Nie dasz rady. Mi się wydaje, że tam wtedy na mojej kopalni właśnie na glebie wystawialiśmy. Na piasku, ja ci mówiłem, że piasek.
Wiesz, żeby nie lecieć na darmo, no to spróbuję chociaż. Dobra, ej, moby włączone? Już włączam. No bo jestem nie mam przekonany, że to było właśnie. No gdzieś tu to było. Ja bym powiedział, że te małe słoki to będzie. Ale to było. I zrobię klawirowanie. To Amelia to robi teraz. Już? Już? Włączone no. Jakoś. Działa na grę. Ty, odpalił. Odpalił. Kurde, czemu łuku znowu nie wziąłem? Ja pierdykam. Serio? Nie no, w shulkerze mam. A o, jak dostałam, kurwa, od razu? Jezu, ja taki... Taki jalamus. Kurwa, znowu dostałam. On się na mnie zagrował. O ty chuju. Nie, nie, że ja problem. Kurde, nie widzę. Nie? Jezu. Znowu! Dobrze, nie hagruję się na ciebie. No jasne. Na mniejsze, na waszą uszę. Uciek. Chodź tu, chodź tu. Masz, o, o. O, teraz chyba na mnie. Teraz ja też dostałam, tyle co w niego trafiłam i dostałam ja? Rykoszetem. Ja co strzelę, to się... O, jest na ziemi, jest. Dobra. Na ziemi. Dobra, z miecza teraz. Jestem dalej, ty, Dziulu. Ty, kurde. Dostałam. Jeszcze też czarne kuje. Dobra, ja się muszę cofnąć. Ale on nawala, nie? No. Ja się muszę wycofać. A masz, dziadu. Znowu dostałem, już tylko cobleczko wypiłem. Ej, on jest tragiczny, nie? Dobra, ja spróbuję go od tyłu. Próbuj, Adam. Próbuj. Kurwa. No chodź tu, dziadu, chodź tu, powiedziałem ci, chodź tu. Co taki odważny teraz? Chodź tu, zaraz ci pierdolę tutaj. Centralnie w dupsko dostanie. Chodź tu, mały to jedna. Co się uciekasz? Paszą wodka, tu! Jak on to przeżywa. Uwaga, bo dupnie, uciekać od niego, uciekać od niego, bo dupnie. Juhu! Jak on to przeżywa. Było dobrze. Macie wszystko? Róże i ten? Mam wszystko, no. Gwiazdę? A nie, róży nie mam. Róża gdzieś tu jest. Gwiazdę mam. Ale rozjebało. No, kurde, ten krajobraz po wojnie, nie? Ej, macie róże? Nie mam róży. No nie. Dawid, masz? 10. Nie, ja nawet nie pochodziłem tam. Kurwa, nie ma róży. Nie, no nie jest, gdzieś musi tu być. Gdzie on dupnął jeszcze? Ej, sprawdź może Agnieszka dobrze ekwipunek. Nie mam, w ekwipunku też nie mam. Nie da się naprawiać, nie? Tych broni na przykład. Da się, jeśli ekwipunek, ten się. Ekspa zbierasz. Zobaczcie, może komuś w pasek skoczył. Jak ktoś miał pustkę. No ja nie mam. Nie, no też to... nie mam. Brak róży. O kurwa. Aha, czyli u kowala mogę naprawiać. Możesz, ale nie wszystko chyba. Bo co chcesz naprawić? Nie no, ale powinno być tam, gdzie on dupnął. A on dupnął gdzie? Gdzieś tutaj chyba, nie? Ale pytanie, to w miejscu śmierci jego, czy w miejscu tam, gdzie wybuchł?
To powinno być w miejscu tam, gdzie... Dupnął, nie? Nie, jeszcze ja mam sposób, żeby to sprawdzić. Jest, naprawiłem sobie ten mieczek. O, czyli wiemy, jak to naprawdę działa. Ja mam sposób, jak to szybko znaleźć. Łuk się naprawię. Do łuku co było, co by było, coś, to jest potrzebne. Po łuku nie możesz w nieskończoność naprawiać. No, on ci się zepsuje przy naprawie, w którymś razie. Znaczy, ja go pierwszy raz będę naprawiał, bo ja go znalazłem. No to możesz, możesz. Nie wiem, czy jest naprawy potrzebne. Zaraz będziemy widzieć. Ty, no nie ma róży. No nie ma. Na drzewie może którymś jest. Ej, a popatrzcie po drzewach właśnie. No patrzę, ale tu jest sadzonka tylko. No ale na tych, co zostały tych drzewach. Może, nie wiesz, dupło poleciało i ten. Chyba będziemy musieli drugiego robić. O nie! Nie. A jak ta róża w ogóle wygląda? Taka czarna. Taka czarna, no. A wiecie o tym, że mi statystyki zresetowało? Możliwe, no. No, ja miałem 12, a mam 5. A nie, no to przy naprawie tak jest. Do naprawiania musisz level mieć. Ale nie, miałem poziom 12, a teraz mam 5. Tak, ale naprawiłeś sobie łuk? Nie, próbuję go naprawić, ale nie wiem czym. Łukiem. Musisz zrobić łuk. No ale jak zrobić? No, ale to... czym go naprawić? No łukiem. Łuk naprawiasz łukiem. A, miałem gdzieś taki łuk jeszcze jeden gdzieś. No jest chyba olać. Nie ma, no, ale jaja, no. Najwyżej olać tą różę, nie? Ale róża chyba się trzyma długo, nie? Dłużej jak reszta. A, bo róży nie ma. Róży po ubiciu. No jeszcze sprawdzę u siebie na wszelki wypadek, no ale kurde, no nie ma. Ja wiem. No ten znowu postawić, wiesz. Nie ma róży bez ognia. Nie ma. Nie ma, to pan już chyba to raczej nie poleci. Ja. Co, dzisiaj jeszcze ta świątynia, co nie? No, chciałem tam polecieć. Ale to nie wiem, poziom na normalny, Boże, zmniejszmy, co? Tak, bo tam też jest strasznie. No. A tam w tej świątyni? Chcę ubrać strażnika, co tam jest. I chciałbym przy okazji jedną rozebrać, bo będę potrzebował tych rzeczy, które tam są. No. Piórko. Co jest lepsze, kufa czy ten, czy łuk? Łuk. Bo kusza jest ogólnie dobra, jeśli chodzi o obrażenia, ale jest droga w użytkowaniu, bo musisz fajerwerkami wtedy strzelać, żeby było, miało porównywalne obrażenia. Ej, patrzałam ostatnio na ten wielostrzał, nie? No. Wiecie, jakie to jest zajebiste? Wiem. Trzy te ci strzały lecą od razu. Dobra, sram na to już. Nie mam piórek. Oj, nie dobrze. Wyłączyć piórek te moby na tą ma? Chwilę? Możesz, tak. Tak, na razie wyłącz, no. Piórek nie masz, tak? Ja se ogarnę, spokojnie. Kurwa, ja na też nie mam piórek. Ale co ci trzeba? Strzały, tak? No chciałem sobie strzały porobić, bo ja mam 17. Przyniosę. Ja mam tego tak dużo, że ja nie wiem, gdzie tego trzymać. Ja ci zaraz ten podrzucę.
Ja buduję ten domek tam, staram się go jakoś. No, zaraz ci przyniosę, daj mi parę minut. Nie wiem, czy on nie jest za mały trochę. Dobra, ja idę siku i możemy na tą podwodną lecieć. No, spoko. Aha, potki by trzeba było, kurde, zrobić. Na oddychanie? No to ja zaraz robię. Uh-huh. Czyjeś tu łóżko zostało? Zedwu? Czyje tu łóżko zostało? To chyba moje będzie. To ja wezmę. Dobra, dzięki. Jak Agata, pierwszy Wicher? Nie, no ja już robiłam kiedyś tam, ale nie wiem, czy na takim poziomie. No ale trochę atrakcji było, nie? No, trochę rozpierduchy było bardziej. No. Pierwszego sobie go rozwaliłem. To koło chaty. A, żołnierz. Marcin swój. Nie, ja tylko robiłem odrodzenia. Dziękuję. No ja chcę latać. No. Kto postawił kowadło na łowisku? No ja nie wiem. Cholera jasna. Diabera się rozładuje. I trzeba będzie jeszcze, kurde, tej ziemi tam nazbierałem. Trzeba teraz to wszystko ten. Fajleterowej gwiazdy, będę chciał na pewno też piramidkę drugą postawić, ale na to jeszcze nie mam szmaragdów. Będę potrzebował dużo, bo złota, jak widzicie, nie mam nic. Bloku żelaza jest za drogie, żeby używać do tego żelaza. Więc no będę potrzebował, ale to już na jakimś którymś kolejnym strumyku pewnie. Tak się zastanawiam, czy mleko da się... A, to trzeba wypijać, dobra. Odłącz. Wypijam sobie, bo te wiadra to mi są potrzebne w sumie. O kurde, tyle mleka, sraczki dostanę zaraz. Dobrze, muszę podłączyć znowu. O, wszystko co tu mam do odkładania, to kwiatki wszelakie, nie, to tu, to. Czerwonych tulipanów nie mogę? A czemu nie mogę? Dobra, to idzie do pieca w takim razie. No co, sadzonki. Dobra, wiadra. Dobra, zabierzmy to stąd. Sadzonki to ja mam tu. O nie. Co? Znowu. Znowu szopi. Co to za program, że cały czas szopi pileci? Dusi dzi. Ja mam dość tej reklamy, a nie zbierania punktów. Co ja to jeszcze mogę wywalić? Jeszcze jeden blok mogę wywalić. Wicherowa gwiazda to idzie tu. Ono będzie tu. No co tam mamy? Jajko trzeba... To wszystko będzie trzeba. A w ogóle jeszcze chciałem dzisiaj ten sztandar cholerny zrobić. To. Dobra, kłody tam zostało do odłożenia. Zaraz ten, no to oceanarium raczej dzisiaj nie zrobię. Na strumyku, więc albo dokończę go poza strumykiem i pokażę po prostu efekt, albo zrobię to w niedzielę. Tylko, że pytanie w niedzielę, o której będę, nie wiem. Gdyż albowiem mam trochę do oglądania i możliwe, że strumyka w niedzielę nad może nie być. Ale postaram się zrobić. Najwyżej będzie później bez zapisu. Agnieszka, jesteś już? Nie ma jeszcze. Jak mnie nie słychać, to jak coś podajcie znać. Ale słychać, dobra, świetnie.
No, gdzieś mi wiadra poginęły. A, wiem, gdzie poginęły. Dobra. Tu, to, tu, to. Widać się sobie. Tak. Jak drzwi mi się nawet traciły, jak. Dobra, dobra, dobra. A, łóż po jedne śnieżki, dobra. To mi jest potrzebne. To tu kamienny miecz. Skąd ja mam kamienny miecz? A, już wiem skąd mam. Dobra. To mi będzie potrzebne. To tak, już mamy porządeczek. Cyk. Dobra. A na łuku w sumie co jest najważniejsze? Już ci mówię. Bo jakieś dwa. Bo miałam dwa wyłowione jakieś. Mam trawę, mam uderzenie, niezniszczalność, jakbym połączyła. Niezniszczalność, płomień, moc, uderzenie i naprawa. Dobra, jestem. Tylko że wielostrzału z naprawą chyba nie połączysz. Uuu. No. Agnieszka, płyniemy. To niedobrze. Płyniemy tam łódkami. Płyniemy. Dobra, idę te miksturki robić. A jest to blisko? Tak, właściwie to tak. No dobra. Agata z Dawidem płyną z nami? Ja nie płynę, bo ja muszę zaraz wyjść z psami na spacer. Okej. Okay, ojeju. To nie. A Dawid? Ja mam misję swoją. Wiesz co? Kurwa. Ja tak sobie myślę, jak to zrobić, nie? No bo nie, łódki się na pewno przyda. Jak jest się w wodzie, to można łódkę postawić, nie? Tak. No. Dobra. To ja zrobię tak. Weźmy, Aga, łódki, ale polecimy elektrami. Najwyżej potem, żeby ten... Aha. Okej. Kurde, ja łódkę muszę zrobić. Łódeczka. Gdzieś mi łodzie poginęły, nie wiem gdzie. No właśnie, kurwa, miałam dwie i co, nie mam ich? No ja właśnie też. Ja to jedną to domyślam się, gdzie zgubiłem, ale drugiej to nie cholerę. O matko, ja nie wiem, czy ja mam tyle desek. Tam deski idą? No. I jeszcze łopatę musisz zrobić, no, kurde. To, wiem, no. To ja zrobię dwie obraj wyżej od razu. Czekaj. No to Aga, aha, już, dwa patyki. Już mam dwie łódki. To jedną ci biorę. Aha. Okej. Okay. Czekaj, Agata zaraz te z psami wychodzi, to nie wiem. To nie, może jutro. A co? Nie, bo my lecimy tego, że później bobki najwyżej wyłączyć. Nie no, ja za jakieś 15 minut wyjdę, 20, także chyba zdążycie tam dopłynąć, nie? No, ale potem wrócisz jeszcze. Tak, już tu wejdę. Okej, dobra, okej, jak tak, okej. No chyba, że Agata na siebie zaczekać? Tworzący się kryształ. Chciałbym się i tak tam do tej świątyni, co ja tam mam zrobić w tej świątyni? Co wy tam w ogóle chcecie z tej świątyni? Jedną rozebrać bić. I bić i rozebrać. A, i łódeczkę. Aha. Dobra. Płotek masz ile zrobionych? Zapomniałem. Już lecę robić. Zrobię po dwie chyba. Starczy, nie? Starczy. Czy po trzy? Może po trzy będzie mi łatwiej. Bo to od razu dwa stanowiska ogarnę. No i co? Sąsiadka podała numer do mnie i nie dzwoni. Sąsiad mnie się boi. Co tam się dzieje? Jakieś problemy z sąsiadami? Tak, z jednym. To jest taki chuj pierdolony, no. Że wylewa wodę w ogóle na drogę, nie? Taką, no. Wiesz, wspólną drogę. I on jeszcze ma prawo się sapać, że my mu korytko zasypali, bo było kopana woda, nie? Rozumiem. A on może sobie tak wylać wodę, kurwa, na drogę? Chyba nie tak. Nie może, więc czekam, aż do mnie zadzwoni, a go tak, kurwa, zjebie, nie? Ale on chyba podejrzewa, że ja go zjebie, więc nie dzwoni. Paniaczek.
On tylko do niej wydzwania, bo ona to jest taka dupa, wiesz o co chodzi. Jak sierota. Mhm. Jeszcze tylko wzmocnimy miksturek i będziemy lecieć dalej. Ktoś ogląda, jak to jest zrobione. Zgadłem? Co? Ktoś ogląda, jak to jest zrobione. Ale co zrobione? Tak się program nazywa. Aha, to u mnie leci coś. Nie wiem, co to jest. Jak to jest zrobione pewnie. Tak, po tej muzyczce poznaję. A ja po lektorze. Aha. Co robię, ciastka? No może. No może. Teraz zaczyna się pakowanie gotowego produktu. No, mamy miksturkę. Super. Dobra. To tak, elytra założona, to za mną. Co? Adam wystartował jak strzała. Przepraszam. Jak nie beknie, to zakaszy, nie. No. Jeszcze jednej rzeczy do zestawu brakuje. No właśnie. Pierdnąć. To jak będzie mi się chciało pierdnąć, to jeszcze mikrofon tam kurwa dam. Mikrofony w nos. Gdzie? Gdzie była ta świątynia cholerna? Gdzieś tu. O, mam. Jezus, to blisko? O kurwa. Co? Padłaś do wody. Muszę dopłynąć wódką. 700 na minus 1350. Nie, widzę cię. Ograbowana już. Ja, z każdej strony. Agatka, mogłabyś łopki już włączyć? A jaki chcecie poziom? Normal. Najwyższy. Na normalu. Będzie tego spinania się już dzisiaj. Poszło. Dzięki. Ja tu się zajmuję zajmuję na razie rozbiórko. Ale tu coś będzie w ogóle? Już gotowa? No nie wiem, powinien być. Bo tu nie mają czego pilnować już, nie? Ale to musi pilnować? No tego złota pilnuje. Nie wiem, wlatuje na pewniaka. Ale u mnie się nie zespili, czemu u mnie nikogo nie ma? Ja też chciałem z łuku postrzelać trochę. No czekaj. Nie Adam, my chyba musimy nową znaleźć. Nie. Ale ty jesteś w tym miejscu, gdzie on jest? Ale tu nie ma w ogóle tych małych. No tych małych to są jeszcze malutkie. No czekaj, no niemożliwe. Nie, Adam, musimy nowej szukać. Przykro mi bardzo. Masz. Ja pierdolę. No to nie było tu, w tym miejscu. Na podstawie sił zamocowane są obsługujące go siłowniki oraz inowa wyciągarka. Nie. Jak będę szła z nimi, to chcesz jakąś zarówkę ze sklepu? No, cholera, ja nie pamiętam, gdzie reszta była, bo ja o tej najbliżej pamiętałem. Wiesz co, możemy wziąć mapę. Bo ja mam jeszcze osiągnięcie do zrobienia. A, z tą mapą? Mhm. No to możemy w sumie, a tu trzeba by było wracać, nie? To wróćmy się, to jest bez sensu. A, wiesz co, ja tylko Adam... złupię trochę tego, co tu jest, nie? Trochę, bo ja bym chciał tą podwodną postawić latarnię.
A, z oddychaniem? Tak. To jest osiągnięcie. Wiem właśnie, a ją, żeby postawić, to musisz OTO właśnie zbierać, tylko nie wiem, które. Będę musiał o tym poczytać trochę, nie? Te chyba. Adam, te. OTO? Te. Aha. Właśnie cholera nie pamiętam, który. No dobra, to zbierę. Bierę wszystko. Łyka. Łyka i chowiesz. Nie wiem, czy 20 mi wystarczy. Może wystarczy. Raczej tak. Potem każdy se postawi, nie? No, znaczy ja postawię między Agatą a mną gdzieś tutaj, nie? Może w tym oceanarium, co tam buduje. Kurde, no. Wstydzie, nikt tu nie pilnował, no to skandal. No bo tu nie ma co już pilnować, no. Ale to nieważne, płacone jest za pilnowanie. Nieważne, że nie ma czego. No kurde, trzeba będzie się wrócić na wiochę w takim razie. I jak ty kupisz... A czekaj, to tu było chyba, tak? No też nie. Bo ja nie mogę trafić... Nie wiem, przebij się. No właśnie, tylko nie wiem, w którym to kierunku. Tu? Do góry się przebij. O, tyle. Nie, też nie. Nie, ja chcę właśnie spróbować znaleźć jeszcze to pomieszczenie, gdzie są te... Gdzie jest to złoto, teoretycznie. Ale nie mogę. Bo tu już nie ma złota, Adam. Ale ja chcę się dokopać do pomieszczenia, gdzie to złoto powinno być. O matko, to tak tego nie znajdziesz. Dobra, olać. Gdzie nasze łódeczki? A czy z łódeczek idzie Oskar? Co ty robisz? Wiesz co, iść może i... Czemu mnie bijesz? Oskar, zasłoń to. Psycholu mały. Ty, zobacz, pływają o te, Aga. Pijesz głowę, czy co? Aga, zobacz, pływają o te gówna. No, pływać pływają. Idę je ubić, zobaczę. Au! Co on dropi? Od rybki dropi. Co on dropi? Rybkę mi wydropił. Tylko wiesz co, ja nie muszę się najeść, wiesz? Au! O, au. I odłamek pryzmarynu chyba dropnął. Aha. To nie. Ja pierdziule, ała! Co pomóc ci? O, wygnojki. Dwóch na jedną? Ja wam kurwa tam. Ej! Spadaj! No, ten odłamki pryzmarynu dropi. Nie no, to ewidentnie ja czuję, że tam coś jeszcze będzie. Ja nurkuję jeszcze do tej świątyni, póki mam miksturkę. Ja tak czuję. Czujesz to? Nie czuję tego. Czy to czujesz? Czy to czujesz? Tędy nie. No to kupiemy w takim razie. No, jest to gdzie ty jesteś? W tym pomieszczeniu właśnie, w końcu je znalazłem. No i co, jest tam ten duży? Wiesz co, tu chyba złoto nie jest ruszone, a nie jest, dobra. No nie ma. Co? Skąd ty się tu wziął, ty gnoju? Coś mnie tu warczy. No warczą, warczą. Ale nie, no coś wydaje takie dźwięki, jak ten duży właśnie. Ja to przepłynę. Ja tu się przepłynę dookoła. Wiesz? No to te dźwięki to są właśnie takie podejrzane, te dźwięki są. No Jaga, ty masz oddychanie jakby co na tym? Nie mam. Nie masz, to piluj się sobie miksturki. Wiem. Na razie mi jeszcze ta pierwsza działa, czujesz? No dobra, dobra, to ja tak.
Kurde, nie strzelaj, nie strzelaj. Otwiera mi się dopiero ten. Ja płynę do łódeczek. A i pozbieram to, co jest nawet na tej powierzchni od razu. Kurde, no. Co mnie walnęło? Co nie to? Wiem. Delfin, kurde, z bereźnik. Coś mnie, ej, coś mnie klepie. Aga, chodź, coś mnie tu, ten, od tyłu chcę brać. Chodź, Aga, wracamy, bo to się robi, jest noc i się robi niebezpiecznie. Ja ten skeleton. Jak coś się zmieniało, to? Jesteś za mną? Na ten inny tryb. Delfin. Pamiętasz? Kuba. Coś się wciskało 5 razy. A co ci się wciskało? Ma zdrowie. Dziękuję. No tam 5 razy się, albo tu się 3 razy może wciskał ten. Nie, wiesz co, Aga, zrobimy to na następnym strumyku, co? Okej. Okay. No, tak sobie co? Teraz myślę, nie, że mi godzina strumyka została. Jak będzie następna gdzieś bardzo daleko, to możemy nie zdążyć. Ja po prostu jednak dokończę te oceanarium u siebie i najwyżej jak będę w niedzielę odpalał, to w niedzielę to ogarnuję, dobra? Ej, widzisz to, co ja? Co? Więcej niż jedno zwierzę, drugą świątynię? Więcej niż jedno zwierzę, to? Lamy. Serbo, co? Ile zęby zgubiła na dole? To tu we mnie strzela. Wy. Czyli same kły zostały na dole. Wiesz co, Aga, ja jeszcze tak myślę, że polecimy szukać gdzieś dalej tej świątyni. Gdzieś na 3000, bo tam będzie, ja mam raczej pewność, że nie będzie ona zlustrowana. Pamiętasz, gdzie lecieliśmy do tej pierwszej, do tego pierwszego tego dworu leśnego? Jakie tam były korby? Pamiętasz, jakie tam korby były? Nie. Ja tam gdzieś wysyłałam różne te, nie? Ja wiem, kordy tych świątyń. Zaraz, przecież tą mapkę mam do tego dworu. Chyba, że ty masz ją. Ja muszę ją wykupić. O, Agata, jesteś jeszcze może? Jestem. Dasz... jeszcze za wcześnie, jeszcze chwilkę muszę poczekać. No, dasz radę mapki już wyłączyć? To tu mogę przeszkadzać. No. Już. Dzięki. Co, wyłączamy moby? Tak. Dziękuję. O, dziękuję. No, ja tu expiłem, a tu nic. Chcesz jeszcze? No bo ja teraz wyłączyłam, więc już jak są, już są wygaszone. No to wiesz co, jak coś będziesz chciał naprawić, to ja ci pokażę jeszcze fajny sposób na expienie. Po strumyku ci pokażę, dobra, Marcin? No okej. Okay. Dobra, jestem już na Haciendzie. Będę musiał poczytać, jak tą piramidkę postawić, bo ja nie pamiętam. To jakoś się dało robić w miarę łatwo. No co chcesz? Niby w miarę łatwo, ale trochę wymaga to zachodu. Ja to ogarnę właśnie sobie już i tak, poza strumykiem. W nocy, to co? Tego nie budzisz, paniaczku? Co? Adam, stawiasz ten portal? Nie dzisiaj. Nie dzisiaj? A co, chcesz dzisiaj? No. A to weź zobacz, jak go stawiać, bo ja nie mogę altaba zrobić. Ja wiem jak. Wiesz jak? No to dobra. No to wiem ja, jak. No to dobra, to ja robię, bo tam trzeba muszelki i tą perłę oceanu, czy tam co tam, nie? Czekaj, od razu sobie jedwabny ten wezmę. Tak, ty tylko bierzesz serce oceanu. Serce oceanu i muszelki chyba 8. Żeby je otoczyć. Tyk. Przekaźnik, tak. Kurwa. Dobra. A nie drzewo sadzić. Bierzesz sadzonkę i wsadzasz w ziemię. I no wiem jak. I czekasz, aż urośnie, nie?
Prawie się na piasku nie da. No. Aga, to ty tam się rozłączasz? Znaczy, co? Nie, bo ktoś się włączył i wyłączył. Tak to... Nie. 3x3. Serce oceanu, jak zrobić, tak? Znaczy ja już to zrobiłem, to... to... A, no to stawiamy. No, bo to ja nie pokaż, wiem, jakie masz blotki. No ten pryzmaryn. Znaczy ja wziąłem tylko to, co mówiłeś, że na pewno z tego, nie? Tylko poczekaj chwilę, bo ja nie wiem, gdzie to stawiać. Ja bym chciał gdzieś w takim miejscu, gdzie może będzie mi, wiesz, jako ozdoba służyć. No to się pod wodą i tak, nie? Tak, tak, wiem, że pod wodą, tylko ja tu stawiam oceanarium. To se tak postaw, żebyś umiał oddychać se pod wodą, nie? Jak będziesz se robił oceanarium. No, znaczy ja i tak mam to oddychanie, nie? Na hełmie. To mi to raczej, wiesz... Ja pierdolę, jestem cała mokra, ej. Pod cyckami to kurwa mogę wyciskać tą koszulkę. Masakra. Ja bym potrzebował piasku w sumie. Ja bym to postawił. Jaki ona ma zasięg, to ten? Pamiętasz? Parę bloków. A, tylko parę bloków. No. A duża ta piramidka musi być? 3x3. 3x3 mówisz. No to dobra. Tak. Czyli w środku musi być po 3, nie? No. Ja tak sobie jeszcze uzupełniam od razu te. Dobra, to teraz na finalistę. Dobra. Gdzie jesteś, Aga? Przy statku. Przy statku, dobra. To chodź tutaj w stronę wioseczki. Mój starszy, no. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ej. Ja jestem przy tym zrobionym szklanym takim jakby oto taki szklanym. A, dobra. Ja to bym chciał gdzieś od tu pierdyknąć właśnie. Czekaj, dam ci te rzeczy. Mówiłaś, że to z tego, tak? Tak, ale nie wiem, czy z tych jaśniejszych. Nie, nie, z tego powinno być. No to masz o te wszystkie. Ale są chyba jeszcze jaśniejsze. Masz wszystkie, co tam nazbierałem. Pryzmaryt. Ciemny pryzmaryt. Mi się wydaje, że to ze zwykłego. Nie, 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 poczekaj. Chyba ze zwykłego. No, nie masz jak sprawdzić na tym, nie? Na tutorialu jakimś. Właśnie sprawdzam, bo nie jestem pewna. Ze zwykłego, dobra. Okej, okay. Czyli ten. Z 2, 3. Kurwa. Dlaczego słowo gwiazda pirotechniczna, czy jak tak? Do robienia lepszych fajerwerków. Chodź tu z tym sercem mórz. Już lecę. Już pędzę i dwójeczka. I to mam w środku postawić, tak? Tak, na tym. I cyk. I to już? I chuj, nie działa. Co się stało? Ty? Czyli to nie to. Nie, bo to się powinno, to ten się powinien A, dobra, dobra, zostaw. Czekaj. Nie! Miałeś tam to zostawić. Czekaj. Ale to czekaj. Ty zabrałaś to, czy nie? Nie. A zrobiłeś to jedwabnym? Tak. No to powinieneś to mieć.
No to nie mam. No czuli, idę drugi zrobię w takim razie. Chyba, że to gdzieś z nich ten. Na powierzchni pływa, jest, dobra. Uff. To bym drugie zrobił, to nie ma problemu. Jeszcze raz, połóż. No. I klocka trzeba chyba usunąć. Się wydaje. No to czekaj. O, co to tu pluje na mnie? Czemu pluje? Ona ci daje oddychanie. Dobra, zobacz jak daleko to działa. Ale nie mam nawet, nawet daleko. Jak ono dotąd działa. Jak ci zacznie migać tak te światło, to znaczy, że... O, właśnie. Dobra, no to jest, nie, jest git. Jest okej. Okay. Dotąd mniej więcej sięga. Okej, okay, dobra, nie jest źle. Ujdzie. Ty sobie go możesz przestawiać, nie? No ja sobie później przestawię tu dalej, no. Adam, dostałeś osiągnięcie? Jeszcze nie. Chyba, że się osiągnięcia coś pobugowały. Ja też nie. Ja nie dostałam. O kurwa. Mam. Zaliczyło. Masz? Tak. Dobra, to teraz ja. No to spróbuj, no. Dobra, no to ja w takim razie działam dalej. A, ty rozdupiłaś już? Dobra. I znowu mi to wypłynęło? O, dobra, dostałam. To po co ja to robiłam? Nie wiem. Dobra. No, dostałaś, Agata, chodź tu. Gdzie? Chodź tu, dostaniesz osiągnięcie, chodź. O nie, chce mi się. Nie, no chodź tu. Nie, chce mi się. A gdzie Dawid? Bo zeszłam Dawid? Do tego. Dawid? Za dwóch. Dawid! Halo. Chodź tu do mnie, chodź. Gdzie? Przy statku, przy nowej wiosce od Adama. Kurde, myślisz, że mi się chce takie kilometry biegasz tam? Chodź. Weź elytrę. Ja za daleko, serio. Co? Za daleko jestem. O kurwa. Co tam, kto się robi? Znalazłem następne te mroczne miasto. O, gdzie? Jakie korby? Już wysyłam. To Marcin, chodź do mnie. Ja się rozłączam na chwilkę. Bo kurwa, nikt nie chce osiągnięcia, co się z wami dzieje, dobra. No to nie, to nie, postaw im tam. Nie, to nie, nie, ja idę z psem. Kurde, wszyscy z psami. No, dlatego okay. Nie mam psa. Ja mam kota. Trudno, już położyłam. No i dobra, kto jak chce, se przyjdzie. Tylko pamiętajcie jedwabnym, nie? Dawid, ty korwy tam wysłałeś, nie? O. Tak. Ty, to nie jest tam, gdzie wczoraj szukaliśmy właśnie... Kurwa, byliśmy! No, właśnie. Ja pierdolę, tylko od dupy strony wszedłem. No, też mi się wydaje, że my tam chyba wczoraj te kordy... Kojarzę te kordy właśnie jakoś. Nie, to jest to, co my z Agą znaleźliśmy. To, co z Agą znaleźliście, a... Kurwa mać, tylko wszedłem od dupy strony, a już myślałem. Ej, a Dawid? Oj. A ja tak się zastanawiam, tam gdzie wczoraj lataliśmy, czy tam nie będzie tego miasta, bo tam przecież ten. Też jakoś to było. Tam tylko się wkurzyłem teraz. Się nie nerwuj. Dobra, jak to szeroko potrzebuje? Dupa mnie zaczyna boleć. A ja idę do łazienki. Zaraz wracam do was. Dobra, co mi się przyda tam? Z jakiego materiału zrobić... A ja może zostawić to w piasku? Tak z plaży się będzie szło w dół, ale to i tak muszę przecież te zrobić. I tak muszę zrobić te... No, jak to się nazywa? Schody, a nie wiem, z czego to zrobić. Z piasku przecież nie zrobię. Więc chcąc, nie chcąc, i tak muszę użyć kamiennych cegieł.
tych kamiennych schodów, których praktycznie widzę, nie mam. Dobra. No, to plan w sumie na dzisiaj będzie wykonany, tak patrzę, bo zostało mi... Jezu, się ten ciepłe powietrze poczułem, się wystraszyłem, cholera. Zaraz jeszcze jedna rzecz mi będzie potrzebna. Przez tej rzeczy... Z tych rzeczy to chyba nic nie będę potrzebował. Na pewno będę potrzebował to... podmienić na to. Kurwa. To. Ej, no to może nie będę potrzebował tu piasku im podmieniać w takim razie. Tu. I tak. I tu podmieniamy wszystko w takim razie na... I wszystko podmieniamy w takim razie na kamienny cegły. Powinno nam generalnie chyba wystarczyć. Dobra. Kur. No. Zapiał. Dobra, i teraz pytanie, czy ja stąd wylezę? Chuja wylezę. Teraz powinienem wyleźć. Dobra. Cyk. 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 I cyk. To wygląda... Jezu, czemu to tak... Światełko, a to światełko miga tutaj, dobra. Okej, więc... Kurde, pewnie mi zabraknie szkła, coś tak czuję. Jak to wygląda tu zejście? No, to jeszcze będę musiał podnieść. Cy. O, Dawid, co, idziesz sobie już? No, na kończę na dzisiaj, no. O, szkoda, że już. Jutro przesiedzę dłużej. No, spoko, no ja jutro też tam. Będzie trochę więcej. No, będzie więcej czasu, jeszcze dzisiaj muszę też koszulę na jutro uprasować. No, dobra, narka. No, patrzymy się tam, na razie. No, coraz więcej nas się wykrusza na strumyku. Już. Tu z psami poszli, tutaj gdzieś poszli. Dobra, to mam. W takim razie to możemy już powoli załatywać. I oczywiście mi szkła zbrakło. Ale powiedzmy, że mamy rdzeń tego, no to sobie... Podłożę już te rzeczy niepotrzebne, czyli to, to, piasku. Piasek jeszcze sobie zachowałem, ten zmarłem, tamten zabrała Agnieszka, ale to nic. Co ja tu chciałem wziąć? To wezmę i gąbki, o, właśnie. Zapada noc, jestem sam, nie jeszcze Agnieszka. Agnieszka jeszcze. Szkło. Jeszcze szkło, bo za mało. I przyda się trochę levela bić, ale to już zrobię poza strumykiem. Na razie to oleję. Odłożyłem to, a mogę mi się jeszcze przydać w sumie. Myślę. Dobra. Pik.
Dobra, jestem. Okej, zostaliśmy sami. No właśnie widzę. Cóż tak. Zostawili nas. Cyk. I zaraz cię zaproszę na otwarcie oceanarium. Ilenia Nostradamusa. Kurde, musi teraz kurwa brzęczeć? Ci sąsiedzi tacyś, no nie wiem. Oni robią wszystko, żeby mnie wkurwić czasami. No dobra, da radę, świetnie. Tylko cholera, jak ja tu gąbkę wezmę... No... Nie ma lekko. No to właśnie, no. Tego się obawiałem. No idzie, zaraz. Dobra jest. No, woda jest zabrana, dobra. Tu mamy. Tu mamy. No Aga, możesz przyjść na ten, odbiory. Dobrze. Idę. Jeszcze co prawda nie ma drzwi, ale większość już jest. To jeszcze nie zostało to oświetlić chyba. Tak myślę. A to będzie kwadrat? Co? No tak coś ten desem, bo nie chcę też za dużo tego robić, wiesz? A nie chcesz kopuły? Nie, bo wiesz co, ja chcę to odkrycie zostawić właśnie. Aha. No ja chcę tylko tych dać. Ja myślałam, że to będzie, wiesz, jakieś fajne takie... A to nie jest fajne? A to przepraszam, nie jest fajne? No kwadrat, kurwa. Ale wejdź pod spód. Ale nie tędy, tarasem. No tarasem, no. Weszłaś wejściem dla personelu i jeszcze zdziwiona. O. No ja bym to takie, kurwa, wiesz, no, ja bym kopułę jebła, niech te ryby pływają jeszcze u góry. No, to wiesz, że musiał wodą zalewać to, nie? Wiem. A wiesz, że mi się średnio chce. Nie, wiesz co, tym bardziej, że ja też chciałam tutaj plażę zostawić, żeby te żółwiki pływały. Aha. No dobra, no to teraz dekorowanie zostało. Ale już dekorowanie. O! Co? Wiesz co, wkurza mnie to co? Jednak, że... Dałeś, czy idziesz siku? A będziesz spał jeszcze? No. Irytuje mnie trochę, że tutaj to światło się włącza, nie? Nie widzę, jak się światło rozkłada, ale to nic. Najwyżej później ja to jeszcze przestawię jeszcze o tą. Musiałbyś jeszcze chyba w środku dać światło. Właśnie iskrzyłudy, tam pójdą koralowce. Dalej. Aha. Więc jeszcze zobaczę. Bo ja... Na koralowcach możesz dać potem jakąś jedną latarnię. Tak, ale tej iskrzyłudy mam trochę, to może mi wystarczy, wiesz? Aha. No, zobaczymy. Jeszcze nie wiem, jak to, nie wiem, jak to rozwiążę jeszcze. Tak naprawdę. I to. Kamienne cegły. Ty masz ten mój pryzmaryn, te wszystkie rzeczy, nie? Mam. Dobra. Okej. Okay. No to co? To całe to odłożę tutaj, bo mi to w zasadzie nie jest potrzebne. Na razie przynajmniej. I wydropiło mi trójząb. Z czego? No z tego zombiaka. Musiałabym na niego nałożyć naprawę i go naprawić. I przekierowanie. I możemy zrobić creepery. Gdzieś ja przekierowanie wydawało. Zabawę się, z creeperami. No. No dobra, to narukujemy.
trzy. Czekaj, idę kupić naprawę. A i te koralowce będą się rozrastać, czy nie bardzo? Nie chyba. Wiesz, to jest blok, nie? W Minecrafcie. No właśnie tak się zastanawiam, jak to zrobić. Mam dużo tych koralowców. Jakoś to muszę... Dobra, idę kupić książkę. Dobra. Mówisz, ty masz przekierowanie, tak? Na pewno mam ten prąd odpływowy, jakbyś chciała sobie zrobić ten... Nie chcę prądu, ja chcę przekierowanie. Nie pamiętam, trzeba by było sprawdzić, ale nie, głowy nie daje, że to mam. Twierdzą, że jest to pancerny samochód i dożywa. Sprawdzam w swoich. O, mam przekierowanie, dobra. O, masz przekierowanie, ale ty masz w wieśniakach? Nie, w książkach moich, co okay. Wyłowiłam. A, jeszcze puste książki, muszę naprawę. Kurwa, naprawa. Kurde, przydałoby mi się jeszcze krasnorosty, wiesz? Co je myślę? I potrzebowałabym... Niezniszczalność. Dobra, iskrzy łudy. Na pewno tu będę chciał 4 postawić. Chyba będę musiała kupić. Na pewno tu z jedno. Nie, ja chyba... Adam, gdzie mam ci dać te pryzmaryty w ogóle? Wiesz co, dla mnie. Gdzie ty jesteś? Przy starych wieśniakach. Okej, okay, to wejdź na do głównym wejściem do pałacu. Zaraz tam o kurwa! A co? Nie lubię tego twojego. A mogę tu w skrzynce zostawić, gdzie masz te? Możesz, tak, zostaw. U wieśniaków. A, zostaw, zaraz sobie przyjdę. Ja parę bloków. Nie lubię wchodzić do twojego pałacu, wiesz? Aj, tam marudzisz. Dobra, naprawę mam. Dobra. Ja to sobie jednak tymi skrzyłudami to oświetlę, wiesz? I będę, a jak Dawid się... gdzie w ogóle poszedł? Nie wiem. On ten kończył na dzisiaj już. Aha, szybko. No, ale wiesz jak do roboty to ten. No, no, no. Dobra, ubierz 4 iskrzy do obok siebie. Zaliczono. O kurde, ja nie mam levela. Dlatego nic nie poprawi, ale. No to szyby i ten. Kurwa. Dziadam też sobie tam. Ja jednak tych latarni tu nie będę dawał, wiesz? Aha. Bo mam wrażenie, że też się będą mi świecić te koralo, te świecące, nie? Co pod wodą są. Ty masz krasnorosty nieususzone jak coś? Nie. Nie, nie dobrze. Chyba wszystkie przepaliłam. Chyba. Byś musiał do ekspiarki lecieć. Zobaczyć. No, zobaczę. No właśnie tak się zastanawiam, że one by mi się przydały w sumie, nie? Ja bym tu chciał jeszcze właśnie tymi trawami i krasnorostami jeszcze udekorować trochę. I wpuścić te rybki tropikalne, które mam. Ich zawiesłajcie, możemy je pozbierać, chyba, czekajcie, czy nie? Juicy Nator, czyli tutaj pewnie robimy. Co? Rurki, działamy rurki. Nator? Nie, nic się nie dzieje. A czekajcie, toggle juice? Co to znaczy? Nie wiem za bardzo. Czekajcie, co się robi z tymi rzeczami? Musimy to ogarnąć. Potrzebujemy pieniądze. O, i wieśniaczki będą miały fajny widoczek tutaj. Tak jeszcze rzucę. Dobra. Dobra, co za dużo to i świnia nie zażera, jak to mówią, więc chyba więcej tu nie będę dawał. To też w sumie też tych mi dużo zostało. A zaraz, ja tych w ogóle nie dałem.
25 pieniążków potrzebujemy, żeby... No, nie, mam 8 poziom. Oj, coś powoli wypadają te umowy. Tak za mało. Dobra, kurde. A, bo trawę pewnie nie wiem, dobra. O nie, czy ja tutaj widzę, że nie ma rzeczy tam... Tu... Aha. Ej, no to ja to sobie w sumie... I dobrze, mamy rzecz, na które możemy wydawać do boksy. W sumie to dam wszystkie, bo tu już niewiele celi. Tak, zostało to. O. Co mi tu z tego sprzątnął? Powrotem. Okej. Okej. Ja pierdzielę. Kowadło mi ktoś sprzątnął. Może ci się zepsuło, albo Dawidowi, bo... Nie, nie, nie. Chcesz to się do mnie, się ja mam pochowanie. Czekaj, czekaj, ja tu u Dawida skorzystam. Z kowadła. Kropla spada, bo cię kopnę. Tak. I teraz to. Naprawa. Nie wiem, czy dobrze nad tym dachem myślę, ale... Zaraz przyjdę zobaczyć, bo mi tu zostało pół godzinki strumyka, wiesz? I będę do ciebie... Skończę tutaj, nastawię, żeby się renderował i będę do ciebie leciał. Mi to zostało właściwie to niewiele. Red Bull. O, a zaraz, jak raz to rosnę, to powinienem w sumie mieć. Mam, dobra. Trawa, trawa morska mam jeszcze. Wysoka trawa morska, nie mam wysokiej trawy morskiej. No ale dobra. Bierzemy tropikalne rybki i dwie rozdymki. Mam nadzieję, że mi nie zginął. Mhm. Bo tropikalne rybki z rozdymkami mogą sobie żyć, nie? No, no ma tak. Dobra, to teraz tak. Tutaj troszkę brzeg dekorujmy. Tą trawą. O, i kastorosty. Nie, tu nie. Kastorosty same będą w sobie rosnąć, nie? Aga? No. Dobra, to ja powinny. To ja tak je to nasadzam tak z głową, żeby one za dużo mi nie zasłaniały też. Tu. Tu. I o... Tu. O, dobra. Dobra, jestem. I teraz tak, rybeńka. Rybeńka. Dwie, jeszcze dwie. Kurde, mało mam tych rybeniek trochę. No, szkoda, że tylko cztery, ale to, to nic. Może będzie handlarz, to jeszcze ten. Ale ten dar będzie był masakra. Tata śpi? Jeszcze? Puska. Tata śpi jeszcze? Ale ten tak będę długo robił. Oj, długo, długo. I dobra, wiecie co? Ja skoro tutaj jestem, to ja jeszcze sobie skoczę, bo ja prawda przecież i tak to jedno akwarium miałem rozbierać. I ja je chyba zrobię tak, że ja to zrobię teraz. Skoczko? Bo ono... Z tym aksolotlem jeszcze będę musiał jakoś to zrobić, bo ja widziałam mniej więcej na filmikach, jak go wykorzystać do tego. Ale on ci ryby zażre. Wiem, ale ja chcę go, wiesz, jak będą mowy włączone. No wykorzystać go w świątyni podwodnej, nie? Albo w świątyni podwodnej. Bo normalnie na niego wsiadasz i jak na koniu na nim jeździsz chyba. Tak? Tak mi się wyda, tak wyglądało, nie? Nie wiem, czy to... Nie, muszę zobaczyć. No. Chyba, że zrobię takie wydzielone tylko dla aksolotli jeszcze. Kurwa. Nie ten, nie ten kill. Nie ten kill off. Pełne. Tak się teraz zastanawiam, jak to zrobić, żeby te rybkę chwycić, nie? O, chwyciłem jedną i teraz druga. O, chwyciłem drugą, zarąbiście.
Gąbki, odłożyłem gąbki? A, w tym odłożyłem, prawda. Dobra. I resztę można spokojnie, myślę, rozebrać. I to akwarium nie będzie mi tu już psuło widoku. A tutaj sobie zrobię laboratorium. Dla uchodźców. Nie, będę testował po prostu różne fajne rzeczy, na przykład jak zrobić, żeby jakieś mechanizmy redstone'a fajnie działały, coś w ten desen, nie? I dobra, skoro tak, mam jeszcze te dwie rybeńki, to ja się tu zabiorę, to zabiorę, a może teraz sobie już tu jestem, po co? A, bo ty prowadził dalej live'a. Tak, ja cały czas live'a mam jeszcze 40, no 40 minut jeszcze. Pam. Chyba czarna terakota szła. To jak to teraz postawiamy pytanie? Właśnie. Ale masz brzydki kafelek. No, wiem. Wróć. Nie tak. Już mnie tak męczy chyba tydzień. O, i o tu. I tu, i tu. Wągiel, dajcie mi wągiel, bo to wągla trzeba. Węgla chcesz, mówisz? Zaraz, skoro tak, nie ma wągla. Być... Nie tak. Kopać wągla. O tak to musi być. O, właśnie. Tak. I pikobela. Da się jakieś lampy zrobić, takie wiszące tu w tym, czy nie? Da się z żelaza, z tych samorodków żelaza i tego, i pochodni. Jak chcesz, to ci mogę dać, powiedz tylko ile potrzebujesz. Jak niedużo, to... Cztery. No. Cztery sztuki. Dam ci 8. Mi normalnie nie wiem, czemu mi exp cały czas spada, cały czas mi level idzie na dół. Znowu mam pierwszy, o co tu chodzi? A co, robiłeś coś albo zginąłeś? Właśnie nie zginąłem ani razu teraz i cały czas mi level na dół idzie. Miałem kurde 15, teraz mam pierwszy. Moby były, no, miałem a enchantowałeś 10, coś? Ale w jakim sensie, no naprawiałem kilowi ten, ale to a, no to naprawianie, no ale naprawianie właśnie ci spada. No ale teraz nie naprawiałem nic i miałem piąty i mam pierwszy znowu, bo co tu chodzi? A nie zginąłem? Ten level jest tylko właśnie potrzebny do enchantowania, do nic innego. No i do naprawiania, nie? No. Znaczy do exp właściwie, nie? Nie sam level, tylko exp. Właśnie. A, dziękuję, że mnie dodałeś do tego. Jak to się nazywa? Do grupy? Do grupy. No. A. Spoczko. Kurwa, same książki mi lecą. Co to się dzieje? Adam, i co z naszym Conanem? Ja się pytam po raz ostatni. Wyspę Siptaha. Kiedy my to w końcu zaczniemy robić? Wiesz co, Siptaha... Hmm? Nie chcę ci obiecywać, bo to widzisz, jak to wychodzi, nie? Czekaj, trzeba, stój! Bo ja mam ten, te pochodnie dla ciebie, lampki. Tylko je możesz albo postawić, albo powiesić. Dobra, no mam coś. 7 poziom. Wiesz co, powiem ci tak, jak nie będę miał co robić i nie będę miał ochoty na Minecrafta, to tutaj będziesz, to możemy coś podziałać. Ale tak raczej, okay. Raczej wiesz, w trybie jakimś pokojowym, albo nie wiem. Ja mnie wkapiszesz się na to. Że ja? A Siptaha obczaić, no. Siptaha obczaić. Bo ja mam, ja specjalnie kupiłem, mówię, a se zagram z kimś, ale... Nie ma z kim, no. Z kim? No. Ja jestem też ciekaw właśnie, jak ten nowy update wyjdzie, nie? Co oni tam zrobią, co spierdolą, co naprawią i tak dalej. Czy bardzo dużo pozmieniają, bo powiem ci, że jak na telefonie mam Wiedźmina,
Bo tam deweloperzy tyle pozmieniali, że gra jest praktycznie niegrywalna, nie? Znaczy jest grywalna. No z tego niby ma być, że mają być mikropłatności. Ale tylko na skiny, nie? No mikropłatności mają być, ale tylko na skórki chyba. Tego co tak mówię. No czy wiesz, to będzie bardzo duży błąd. Oni chcą, żeby gra po prostu chyba sobie zarabiała. No coś takiego. Ej, ale to fajnie wygląda. Chodźcie zobaczyć. Poczekaj, bo ja jak pójdę tam trzcinę zrywać, to ten. To przyjdę, dobrze? I wiesz, że rybki się chyba rozmnażają? A czym je karmisz? Niczym. Same się rozmnażają. No może koralowce robią to. Może, czekaj, dwa, cztery. A gdzie jesteś? Ja idę do ciebie, idę zobaczyć. A nie, bo to są rozdymki, pływają. Wiesz co, u siebie na tym, na wodzie, z tyłu, nie? Za pałacem. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Ej, nie mam rozdymek. Coś z nimi zrobił? Żeby rozdymki pływały. Ja też będę musiał trzciny nazbierać, żeby te takie... To są rozdymki, jaj! No. Tak, dobra. Ale jestem głupi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, dobra, jest sześć rybek. Jednak się nie rozmnażają. Nie. Będę ich musiał tu po prostu więcej przywieźć. Nie, Marcin, wiem, bo... Ja jestem 525 na minus 50. Tylko ziemią, czy pod wodą? Nie, na powierzchni. Do czego, powiedz mi? Koło statku. No to wiem, bo ja tu niedaleko. No ja wiem. Tutaj jeszcze te łososie pływają. I teraz jak tu przyciągnąć żółwie? Ale ładnie te domki tu wyglądają. Jak mi się to podoba. Ja cię ale kręcę, które? Ale musisz... Wszystkie te, co tu stoją, ten niebieski taki. Niebieski? Niebieski? No, ten z niebieskim dawkiem. Znaczy niebieski, to taki niebieski to nie jest zbytnio. Właśnie idziesz koniem. A, pałac mój znaczy. No, ładnie to wygląda. Ja cię kręcę. Ale ogólnie te ściany jakoś tak dziwnie zrobione, że ich w ogóle praktycznie nie widać. No bo co mi bije? Jagódki. Idę zobaczyć tam do ciebie. Ach, te jagody, nie? Jakie ty masz zło ładne. Wow, ale no ładnie. Oceanarium. Aga, chodź szybko, póki ten noc jest. O nie, już. Nie da mi pozbierać, no. No bo to mówię, w nocy to fajnie wygląda. No, a jakbym tak puknął w tą szybkę, nie? To nie, o w to akurat, no wieśniaki by pomogły pouciekać, nie? Gratuluję. No ja tu będę musiał po drugiej stronie chyba pole powiększyć, bo one tutaj już nie bardzo chcą ten. Tam jest taki ładny dom. Jeszcze tylko drzwi mi zostało tu wstawić właściwie i będzie wsio. Pokaż. Nawet fajnie wyszło, nie? A ja myślałam, że to jakieś góry zrobisz, ej. Ty, wiesz co, właściwie to mogłem, mógłbym jeszcze. Z tych koralowców jeszcze. Bo ja chciałem właśnie te bloki, ten, ale nie mam tego. Chodź, Marcin. Zrobisz sobie osiągnięcie przy okazji. Ale to wystarczy chyba być tylko przy tym, nie? Nie, nie. Trzeba postawić. Ja tam mam wchodzić na dół? No, woda. Ja mam za tobą wejść pod wodę. Ale ja nie mam tego bloku. Poczekaj. Potrzebuję ten blok. Jeden. No to zaraz. Czego? Ale ty masz tą latarnię. Mam latarnię.
A weź tu delfiny jeszcze pójść do środka, to będzie jeszcze ładnie wyglądać. O. Tylko delfiny nie dam rady chyba, wiesz. I słuchaj teraz mnie uważnie. Rzucę ci taki przedmiot. No. I go postawisz, jak ci powiem, dobra? Czekaj. Tego ustawię na... Masz go? No, mów kiedy. No to chodź. I tu na ten bloczek go postaw. Na ten? Tak, na ten. No. I teraz tak. Masz mój kilof, bo to musisz... Tam popłynął. Patrz. Tam. Taka, bo muszę luftę nabrać. Spoko. I rozwal ten i teraz blok. Ten niebieski bloczek. Bloczek rozwalasz. Ten. No. Postań na ziemi. Na ziemi stań. O. O. I powinieneś dostać osiągnięcie. No i dobra, wiecie co? Mi zostało 15 minut live'a. W międzyczasie spróbuję jeszcze zaliczyć to osiągnięcie z naddźwiękowcem. O matko, ty się będziesz tym bawić? No. Ja myślę, że to jest troszkę za niskie. Dlatego ja biorę bloki jeszcze i biorę pruszkowania i idę tam jeszcze podnieść to troszkę. Spoko, ja muszę tego trójzęba naprawić i w sumie byłby trójząb gotowy na creepery. Brawo. Ja musiał na internecie poczytać, jak zrobić ten samowystarczalną farmę, bo wiem, z tego co widziałem, to niby się da. Czy samowystarczalną? Że automatyczną? Automatyczną farmę, no wiem, że widziałem na necie, że się da. Da się, tylko że wiesz co, to są dosyć skomplikowane mechanizmy już. No ja sam tego nie ogarnę, wiesz, mógłbym to potestować, bo ja już oczyściłem swoje laboratorium. Jak ja o tym trochę też poczytam, to możemy razem coś podziałać. Bo ja powiem ci szczerze. No musisz wylać wodę, nie? Wajchę zrobić, żeby woda się wylała na wszystkie części farmy, żeby po prostu ci spłynęły te warzywa i owoce do skrzynek. Ale właśnie, jak to zrobić, żeby to automatyczne było? Tu jest właśnie szkopuł. Bo to wiesz, bo jak postawisz ten. Byś musiał iść do Agaty, bo Agata robiła łazienkę, ta. Gdzie się wylewa woda i wlewa, nie? A czy nie, to z tym dyspenserem to nie jest problem. Gorzej właśnie z obserwatorem to zrobić. Aż tu jest największy szkopuł, żeby to, wiesz, miał ręce i nogi. Na dźwignię to zrobić. No właśnie, to za wieża? To za wieża? Właśnie to jest ta wieża do robienia osiągnięcia. Co tam się robi? Mam tam wejść do samej góry? Jak chcesz i. No, ale musisz mieć elytrę. A, musisz z elytrą to zrobić. Ej, właśnie, Marcina, trzeba było w końcu nauczyć się na elytrze latać. Dążymy, no. Mój, dzisiaj to już tak średnio mogę, wiesz. A ja ci łóżko oddałem w ogóle, nie? No. Dobra. Szulker. Dobra, ja muszę iść po drzewo. Nie wiem, gdzie, ale gdzie idę. Drzewo to najlepiej za Agnieszki Pałatem. Jak wyjdziesz w stronę Agnieszki tych budynków nowych, szedł, to w lewo skręci. Tam jest za rzeką las. Ja no, bo muszę ten, nie, jak to się nazywa, chcę ten dach skończyć, ja nie mam tyle drzewa. No, czaję. Tego drzewa będę potrzebował, nie? Zaraz jeszcze ten muszę zaliczyć, zobaczyć. O, Agata przyszła z powrotem. O, spoko. Luz, luz. Dobra, ja to troszkę powiększę. No nie wiem, jeszcze ze 30 bloków dorzucę. Daleko jeszcze? Dobra, już chyba.
Tak. Kurde, zapomniałem tych kilów. Będę teraz tą ręką rozwalał. Które oko Roganika jest dominujące? No nie, jestem głupek. Dobra, mam nadzieję, że teraz to zaliczę, bo to już niewiele mi zostało. Dobra, i teraz tak, tego dołożyć 20. I lecimy z tym. O kurde, mi się co... O, wróć. Ale dobra, skoro tak, to... Robimy tak, żeby... Jestem na granicy chmury właśnie. Aha. I nic, próbuję. Przeżegnać się. I jazda. Jak kurde, zaliczysz, to ja też idę na tą wieżę. Nie wiem, czy włączyła mi się elytra. Bo wskoczyłem i za szybko spadałem. Chyba. Muszę jeszcze raz spróbować. O, jest Agatka. Dobra, dobry, dobry, dobry. O Jezu. I te muchy mnie zaczynają wkurzać. To fez. Normalnie siadają na mnie. Tak, gówno? Muchy siadają na martwym. No właśnie. Zależy które. Właśnie, mają zielone dupy? No bo nie, bo czekaj, zielone siadają na gówno, nie? I na martwe też. No. Skaczę. Dobra. Nie wiem. Aha, muszę mieć w ręku. Szczerze nie wiem, czy coś to dało. Dobra. Dawać. Ale... Ile ptactwa leży zdechłego. No. Gołąb leży też pod tym. Wrona leży pod tym. Muszę nie naprawia. I tutaj koło nas też. Nie wiem, czy ja to zaliczyłem. To widać, tak stricte bobiel do góry. Nie wiem, próbuję. Do końca streama będę próbował. On już się zaliczy. Ciekawe, jak on działa. Oczy mi się mienią od tego rusztowania już. A, ja muszę jeszcze jolajność na niego założyć. A co tam robisz? Trójząb, bo on do mnie nie wróci. O lol. Dobra. O, trójząb. Trójząb by się przydał później na czaszki. No, ja mam no. Z tym prądem odpływowym zrobiony. Ja właśnie robię. Ja to zrobię inaczej, bo to jest głupiego robota tak latać. W końcu, żeby ten, przekierowanie się chyba robi, żeby piorun szczelił, nie? Tak, tak. Ale ja, no, ale wiesz co? Dobra, a to się nie potrzebuje. Dobra, mam 10 level, może nałożę. Burzy. Ej, nie, kapłan. Nie chcę tego zaliczyć, cholera. Kapłan, dawaj mi te. No, zablokowany jest tą zaklętą butelką, a idź ty. Ja pierdziule. A, nie jest na szczęście ten. Jak zresztą cholera zrobić? Nie mam pomysłu już powoli. No wszystko robię dobrze, wszystko jest. Wszystko trafia, jak trzeba. Zaraz, muszę dobrze wymierzyć. O, nie śpiało tych diaksów. O, patrz.
Dobra, chyba teraz... Która może być używana w walce wręcz lub dostępną broń, co może uzyskać zabijańca. Dobra, aha, chyba teraz... O Jezu. Teraz chyba mi się elytra nie uruchomiła. Czyli sprawdzi, bo nie raz... Co jest? Czemu mi fajerwerek nie zadziałał? Trójzamiarowy. No kurde, ja się tak nie bawię. Zawarcie. Nie śmiej się, chłopczyka. On gorzej wchodzi po schodach niż babka. Dobra, ja robię to po swojemu, tak jak wcześniej. Babka to wleciała teraz jak rusałka. No i co? A ja się zgubiłem. Dobra, ostatnia próba. Jak to nie zadziała, to ja to pierdolę. Oho. Żebym strzelił fajerwerka, żeby mi tylko rusztowania tam nie spaliło. Zaklęcie porażenia? A ja porażenie. Nie zgubiłem. Nie porażenie, przekierowanie chyba powinno być. Jeśli coś na te pioruny. Poczekaj, bo tu pisze porażenie, ale to jest chyba przekierowanie. Nie, chyba nie. Dobra. Co będziesz, Aga, czachy zbierać? Dobra, już wiem. Taki mam zamiar. No powiesz mi, jak to było z tymi diaksami, Aguś, jak już wyryłam w jednym tunelu, to później mam o ile iść dalej. Dobra, dwie kratki zostawiasz wolnego i w trzecią się wbijasz. Aha, jak znajdziesz diaksy, to 10. No. To 10. Ale na 10 czy co? Na 11 od tego? Na 11. Dobra, rozkwiniłem chyba, jak to będzie działać i mam nadzieję, że się nie zabije. Bo już wiem chyba, dlaczego Dawidowi... O kurwa, to zaliczyło. A co? Wiem chyba, czemu to Dawidowi zaliczyło, a mi nie chciało. I teraz... Czemu? Bo Dawid miał tak ogromnego farta, że trafił no idealnie, a mi tego nie chciało zaliczyć, bo nie było przerwy w tym oczku, tak jakby, nie? Teraz muszę czekać. Jeśli to nie zadziała, to ja już chyba nie wiem, co to może zadziałać. Więc teraz stanę w rogu i po prostu czekam. Biorę ten swój ekwipunek. Kurwa, 15. Ja pierdolę. Sobie ten ekwipunek od razu. A ja się chyba zgubiłem. Gdzie my jesteśmy? Zaraz ci powiem. Weź się obróć, Marcin. Dookoła własnej osi się obróć. A, tu jesteś. A. Dobra, widzę cię. Weź w lewo trochę. O, ale na boko. Nie, w drugim kierunku zupełnie idź. O tu, tak, prosto. Jak ty mnie widzisz? Na mapie. No ty masz mapę. W ręce mam mapę. Dobrze, i tak na mniej więcej twojej godzinie drugiej to będzie. Okej. Dobra, mi nie zaliczyło tego zadania, więc ja tym się będę już męczył poza strumykiem. Ło! Wpadłem na twojej drugiej, teraz bym wpadł w taką wielką dziurkę. A, no to tą dziurę to on. No i tak centralnie na wprost, jak będziesz iść, to dojdziesz do Agaty domu. Dobra, ja to pierdolę tam. Nie mam cierpliwości póki co. Nie ma rybek. Jak to nie ma? A łowisz? Muszę 5 levelu nabić. Ej, ja może zrobię farmę na ryby? Co? Po co ci rybki? Kiedyś ona działała, no czy wiesz, do łowienia taką półautomatyczną.
No kurwa. No, zawsze to wiesz. Szybciej idzie wtedy. Wystarczy tylko coś ciężkiego na prawy przycisk myszy postawić i jazda. Dobra, jest 2,59, więc mam nadzieję, dzisiaj nie będzie problemów technicznych, bo na ostatnim ucięło chyba parę minut strumyka. I właśnie, mam nadzieję, że teraz to mnie ominie. Co? Plan chyba na dzisiaj wykonany, bo pobiliśmy wikera z małymi problemami. Zrobiłem oceanarium, na następnym będziemy... Wyjebało mnie z serwera. O. Na następnym strumyku co będziemy robić? Będziemy szukać tej świątyni podwodnej. A ja kiedyś popełniałam ten błąd. Patrzyłam, nie dałam i koniec, że poszłam. Ej, skąd ja mam zaklętą księgę? Głębinowy wędrowiec, lojalność, naprawę, wydajność i moc. I co jest? Słychać mnie w ogóle? Słychać cię. Dobra, nie wiadomo skąd masz. Pewnie od Agi. Fajnie mnie pokierowałeś, że idę w całkiem innym kierunku. Nie, czekaj, żeś za daleko poleciał. I w prawo, no teraz idziesz prosto cały czas i dojdziesz zaraz do Pauliny. No dobrze, nie skręcaj nigdzie, prosto idź. No dobrze idziesz, o tak jak idziesz. Dobra, widzę lotnisko samolotowe. Dobra, no. Także... Kto ze mną był, to dzięki. Kto będzie z odtworzenia oglądał, to zapraszam serdecznie na YouTube'a, prawdopodobnie już jutro. I co, widzimy się, nie wiem czy w niedzielę będę, nie chcę obiecywać. Jak będę, no to będę, jak nie, no to we wtorek dopiero będzie kolejny stubyk, a może w poniedziałek. Zobaczymy. Także trzymajcie się, do następnego, bajo.